Wykład się odbędzie pod tytułem, tak, obecna sytuacja polityczna przed wyborami. Po wyborach prezydenckim. Także ja oddaję już mikrofon panu redaktorowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do Bychawy. Państwu dziękuję za obecność. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam tutaj do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Tematem mojego wystąpienia, mojej prelekcji jest Polska po wyborach, przed wyborami. Bo jesteśmy po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i przed wyborami prezydenckimi, które kampania wyborcza nabiera tempa, różne niespodzianki się szykują, ale to by nie wyczerpywało tematu, dlatego że trzeba też poruszyć przynajmniej dwa zjawiska, czy dwa procesy, jakie toczą się poza Polską, wprawdzie, ale Polski dotyczą i Polskę obejmują i też przekładają się na sytuację wewnętrzną w Polsce. Proszę Państwa, przed wyborami. Do ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych stanęły następujące komitety wyborcze. Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z satelitami. Koalicja Obywatelska, przepraszam, czyli Platforma Obywatelska z satelitami. Polskie Stronnictwo Ludowe, też z jednym satelitą, czyli panem Kukizem. Następnie Lewica, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej z satelitami i Konfederacja. Już w kampanii wyborczej zaznaczyła się bardzo wyraźna różnica między tymi czterema pierwszymi komitetami wyborczymi a Konfederacją. Jak Państwo pamiętacie, te cztery komitety wyborcze licytowały się między sobą, który wyda więcej pieniędzy. Oczywiście dla naszego dobra, to jasne, ale który wyda więcej pieniędzy. Tymczasem Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji, nie zapowiadała, że wyda jeszcze więcej pieniędzy, zapowiadała tylko, że będzie mniej tych pieniędzy zabierała. To była prezentacja całkiem odmiennego modelu państwa i z tego powodu wszystkie właściwie cztery ugrupowania uznały Konfederację za ugrupowanie wrogie. Słusznie, dlatego że gdyby ten model państwa, gdyby ten program został zrealizowany, to on by zagrażał egzystencji tamtych poprzednich komitetów. Więc tu mieli dobre rozeznanie. No i wszystkie komitety apelowały o pójście do głosowania, żeby była wysoka frekwencja wyborcza. Wyższa niż zazwyczaj, bo zazwyczaj to u nas frekwencja wyborcza nie przekraczała 50%. Co rodzi pewne problemy polityczne, a nawet moralne, dlatego że w ustroju republikańskim, a taki właśnie ustrój mamy, teoretycznie suwerenem jest naród. No ale naród się nie zbiera jednocześnie w jednym miejscu, a nawet jakby się jakimś cudem zebrał, to przecież nie przemawia jednym głosem. Jedni chcą tego, drudzy chcą tamtego, inni jeszcze czegoś innego. Czyją opinię, którą opinię uznać za opinię narodu, że oto naród przemówił. I dlatego w ustroju republikańskim takim ważną rzeczą jest przedstawienie mechanizmu wyłaniania przedstawicielstwa narodowego, bo to o nim możemy powiedzieć, że to naród przemówił, suweren zabrał głos i tak dalej. No i to wszystko bardzo ładnie, ale jeżeli połowa obywateli uprawnionych do głosowania, czy ponad połowa, nie bierze w tym udziału, no to trzeba postawić pytanie o reprezentatywność tego przedstawicielstwa. Czy ono jeszcze jest przedstawicielstwem narodowym, czy zaczyna się przekształcać w jakąś bandę uzurpatorów?
tym bardziej trzeba to pytanie postawić, że nasza ordynacja wyborcza nie przewiduje żadnego minimum frekwencyjnego koniecznego dla ważności wyborów. Więc nawet gdyby sami kandydaci poszli do głosowania i zagłosowali na siebie, to wybory byłyby ważne. No ale już mielibyśmy wtedy całkowitą pewność, że to nie jest żadne przedstawicielstwo narodowe, tylko banda uzurpatorów. Więc to jest ten problem polityczny. Trudno powiedzieć, od kiedy już mamy do czynienia z kryzysem reprezentacji, bo to już w starożytności tam greccy filozofowie przedstawili tak zwane antynomie megaryjskie. Od kiedy zaczyna się łysina? Jak jeden włos wypadnie, no to jeszcze nie jest łysina, dwa i tak dalej. A w pewnym momencie łysina się pojawia i to jest ten moment zmiany jakościowej. Więc rzeczywiście to jest pewien problem, również moralny, dlatego że no, banda uzurpatorów rządząca państwem, to jest też problem moralny. Proszę Państwa, więc wszyscy apelowali o wysoką frekwencję wyborczą, nawet episkopat zabrał głos, no, zakładając uprzejmie, że wszystkim o to samo chodziło, żeby ta reprezentacja była reprezentatywna, no to, ale to jest takie uprzejme założenie, dlatego że tak naprawdę chodziło o co innego. Wszystkie cztery komitety wyborcze liczyły na to, że jak będzie wysoka frekwencja wyborcza, to Konfederacja nie przekroczy progu wyborczego. To ugrupowanie uznane za drugie nie przekroczy progu wyborczego. I wyborcy posłuchali tych wezwań. Rzeczywiście frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach ubiegłorocznych była prawie taka sama jak w 1989 roku. Prawie taka sama. No ale mimo podwyższonej frekwencji wyborczej ona się nie przełożyła wcale na sukcesy tych ugrupowań parlamentarnych z wyjątkiem jednego, które właściwie było pozaparlamentarne do ostatnich wyborów. Najlepszy wynik wyborczy uzyskała Zjednoczona Prawica, to znaczy w procentach głosów. Ale to się nie przełożyło na stan posiadania w Sejmie. Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z satelitami, ma tak samo jak miała 235 posłów. A nawet sytuacja tego ugrupowania trochę się pogorszyła, nieznacznie, ale trochę, ponieważ utraciło ono przewagę w Senacie. Tam chodziło o czterech posłów, tak zwanych, czterech senatorów, tak zwanych niezależnych. Próbowano ich tam przeciągnąć, ale się nie udało. No i w rezultacie pan Grodzki został marszałkiem Senatu. No od razu się pojawiły tam zarzuty, że łapówki brały i tak dalej. On tym zarzutom oczywiście zaprzecza, no jeszcze by tego brakowało, żeby je potwierdził. Ale jest, to nie jest jakaś, do tego zresztą wrócę. Największym przegranym ubiegłorocznych wyborów jest niewątpliwie Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska z satelitami, bo ona uzyskała wynik znacznie gorszy nawet od własnych oczekiwań. No i natychmiast się rozpoczęła, to Państwo wiecie, sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. I od razu się rozpoczęła wintojrata w Platformie Obywatelskiej. Kogo tu poświęcić, kogo wskazać nieubłaganym palcem jako sprawcę tej katastrofy. No i padło na pana Schetynę, który tam teraz, że tak powiem, znalazł się w miejscu, gdzie skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No to tam trzeba nam współczuć, bo to rzeczywiście nic przyjemnego w takim miejscu się znaleźć. Tam przewodniczącym Platformy Obywatelskiej zamiast pana Schetyny został poseł Pupka, przepraszam, Budka, bo zawsze się mylę, ale i tam jeszcze jedna rzecz, ale to też wrócimy. Sukces odniosła Lewica, to znaczy SLD z satelitami, dlatego że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie miał reprezentacji parlamentarnej w poprzedniej kadencji. Stało się to za sprawą Leszka Millera.
O Leszku Millerze można powiedzieć różne rzeczy, ale nie można powiedzieć, że jest to polityk pozbawiony doświadczenia politycznego. Z całą pewnością ma bardzo bogate doświadczenie polityczne. Tymczasem zrobił coś takiego, co mógł zrobić człowiek pozbawiony jakiegokolwiek doświadczenia politycznego. Dlatego, że w wyborach poprzednich Leszek Miller poszedł w formule koalicji. A formuła koalicji ustanawia minimum 8%. I okazało się, że ta koalicja nie przekroczyła tego progu. Dlaczego Leszek Miller tak zrobił? No mówię, na kark braku doświadczenia położyć tego nie możemy. No ale jakaś ważna przyczyna musiała być. Ja oczywiście tego nie wiem, bo Leszek Miller mi się nie zwierza, ale chciałbym przypomnieć, że Leszek Miller był jedynym politykiem tak wysokiej rangi polskiej, który spędził cały dzień w centrali CIA w Langley w stanie Virginia. Po tej wizycie Leszek Miller w tempie stachanowskim zrehabilitował pułkownika Kuklińskiego, którego nie można było zrehabilitować. Lech Wałęsa nawet nie poradził tutaj nic. A Leszek Miller, proszę bardzo, w ciągu 2 tygodni nawet niezawisły sąd najwyższy został tam podkręcony i pułkownik Kupliński został zrehabilitowany, za co taką pochlebną recenzję wystawił Leszkowi Millerowi sam Zbigniew Brzeziński. No i czy Leszek Miller przypadkiem nie wykonywał zadania w poprzednich wyborach, forsując tę formułę koalicyjną? Bo dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, to znaczy przede wszystkim Niemiec, ale również z pewnymi tam koncesjami na rzecz Rosji, no to tam na pozycji lidera sceny politycznej mogła być ekspozytura Stronnictwa Pruskiego, czyli Platforma Obywatelska. Ale jak Polska od 2013 roku zaczęła przechodzić pod kuratelę amerykańską, no to Platforma Obywatelska, czyli ekspozytura Stronnictwa Pruskiego na pozycji lidera była Amerykanom potrzebna jak psu piąta noga. No i trzeba było dokonać podmianki, ta podmianka została dokonana. Proszę Państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny udowodniło, że ma sprawny aparat wyborczy. Warto się nad tym zatrzymać chwilę. Co to jest ten aparat wyborczy? Otóż jeszcze z czasów pierwszej komuny działacze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, które potem się przekształciło w Polskie Stronnictwo Ludowe, obsadzili wszystkie możliwe synekury w gminach wiejskich i w małych ośrodkach. I oni doskonale wiedzą, ci ludzie, że dopóki PSL ma reprezentację parlamentarną, to te synekury są bezpieczne. Gdyby, nie daj Boże, PSL reprezentację parlamentarną utracił, no to przestaje być bezpiecznie. Trzeba by się było umiejscowiwać do jakiegoś nowego przyjaciela, a ten przyjaciel to już ma swoich przyjaciół, więc mogłoby się zrobić niebezpiecznie. I dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe dzięki temu aparatowi, tu żadnej ideologii nie ma, tu jest po prostu walka o byt. Dzięki temu aparatowi wyborczemu zawsze ten próg zaporowy przekroczy i w Sejmie reprezentację ma. No i wreszcie Konfederacja. Konfederacja miała przegrać. No i patrzcie Państwo, mimo wysokiej frekwencji udało się jej wprowadzić 11 posłów. To zostało bardzo cierpko powitane. Wszyscy pozostali szefowie i rzecznicy tych reprezentacji parlamentarnych uznali to za sygnał bardzo niedobrego procesu, że tu faszyzm podnosi głowę. Tam to nie są żadni faszyści. Warto tutaj się nad tym zatrzymać chwilę, bo to teraz bardzo się chętnie wszyscy szermują tym
epitetem, bo właściwie to nie jest żadne określenie, tylko epitet. Na czym polega faszyzm? Nie na tym, że ktoś Żydów nie lubi, albo że podnosi rękę w rzymskim salucie, tylko istotą faszyzmu jest, można powiedzieć, ubóstwienie państwa. Istotą faszyzmu jest pogląd, że państwu wszystko wolno. I bardzo ładnie to sformułował twórca faszyzmu, Benito Mussolini, który w krótkich żołnierskich słowach przedstawił istotę rzeczy. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Co to znaczy wszystko w państwie, nic poza, że poza państwem nie ma życia? Poza państwem, czyli poza ramami wyznaczonymi przez te środowiska, które są za państwo uważane, czyli na biurokrację, mówiąc krótko. To jest istota faszyzmu. To. I jeżeli, to rzeczywiście faszyzm w Europie podnosi głowę, ale głównym jego ogniskiem to jest Unia Europejska. To jest Unia Europejska, a akurat na przykład środowiska narodowe mają dosyć sceptyczny stosunek do Unii Europejskiej, więc bardzo trudno jest tu łączyć je z faszystami. Ja kiedyś jeszcze, jak mnie tam zapraszali do różnych rozgłośni radiowych, to miałem taką dyskusję od prawego do lewego z panem Polem, taki był minister Pol. No i kiedyś się tam podczas jednej takiej dyskusji przed mikrofonem zgadało się o Hitlerze. Pan Marek Pol powiedział, że Hitler jest, czy był właśnie przedstawicielem skrajnej prawicy. Ja mówię, jak to? Przywódca Partii Narodowo-Socjalistycznej, od kiedy to prawica jest socjalistyczna? Jeszcze w dodatku skrajna. On się oburzył, tak, ja mówię, to jest wasz człowiek. Wy teraz się jego wypieracie, bo przegrał wojnę, ale to jest wasz człowiek. Ten Pol pobudzony taki porwał się na różne nogi, a to pan bardzo wysoki mężczyzna. Ja też w związku z tym, ten redaktor się przestraszył, że zaraz będzie mordobicie jakieś, tak? Ale obyło się bez mordobicia. Pan Marek Pol powiedział tylko, że już nigdy się ze mną nie spotka. Ja mu powiedziałem, że od tego nie pęknie mi serce. Od tego to na pewno nie. W związku z tym takie to są. Proszę Państwa, mówię o tym dlatego, że pani Agnieszka Holland, pani reżyserowa, niedawno właśnie oświadczenie takie duże, faszyzm i tak dalej w Polsce się szerzy. No, dlaczego to robi, to do tego dojdziemy jeszcze. Bo pani reżyserowa nic nie robi bezinteresownie, bym powiedział, tylko zawsze jakąś kalkulację ma. Proszę Państwa, to, że Zjednoczona Prawica uzyskała reprezentację wystarczającą do utworzenia samodzielnego rządu, no to może odnotować sukces, może odrobić sukces. Natomiast utrata większości w Senacie też nie jest groźna, bo ta bezwzględna większość, którą dysponuje rząd w Sejmie, wystarcza do odrzucania poprawek senackich. I to już parę razy się stało, natomiast nie będą już w tej kadencji możliwe takie sytuacje, że ustawa jest przyjmowana w tempie stachanowskim. A były takie ustawy, które w ciągu 24 godzin były nie tylko uchwalone przez obydwie izby parlamentu, ale podpisane również przez pana prezydenta. To już nie będzie możliwe, dlatego że Senat ma 30 dni na zgłoszenie poprawek do każdej ustawy. Jestem przekonany, że pan marszałek Grodzki będzie ostatniego dnia te poprawki zgłaszał. W związku z tym następnego dnia Sejm może to odrzucić, no ale 30 dni musi upłynąć, więc takie już staranowskie tempo nie będzie utrzymane. Proszę Państwa, jesteśmy jeszcze w fazie zbierania podpisów. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz podobno zebrał podpisy. No, pan prezydent Duda, to nie ma z tym problemu, całe państwo z tym pracuje. No, inni jeszcze zdaje się zbierają.
inni jeszcze da się zbierają, ale powiedzmy, że wszystkim się uda zebrać. Kto to jest? No pan prezydent na czele peletonu stoi, na drugim miejscu jest posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest, jakby tu powiedzieć, kandydatem przypadkowym. Dlatego, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta był przez ostatnie 4 lata Donald Tusk. No i wszyscy to po prostu uznawali jako oczywistą oczywistość. Ale na jakiś miesiąc przed terminem zgłaszania kandydatów Donald Tusk oświadczył ku powszechnemu zaskoczeniu, że on kandydował nie będzie. No dlaczego? A no, są różne tutaj możliwości. Ja na przykład chętnie przyjmuję teorię spiskową, że Donaldowi Tuskowi zabroniła kandydować nasza złota pani. Bo nasza złota pani, czyli pani Angela Merkel, wielu słuchaczy, czytelników pyta, dlaczego ja ją nazywam naszą złotą panią. To jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy w czasie okupacji kazali śpiewać Żydom pędzonym tam do roboty. Marszałek Śmigły Ryc nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. To co nasza złota pani. No więc nasza złota pani, która sobie w Donaldzie Tusku szczególnie upodobała i widać jak mocną ręką go tam prowadzi przez europejską dżunglę, zabroniła mu kandydować. Dlaczego? A prawdopodobnie dlatego, do czego jeszcze wrócimy w dalszej części, że ma wobec naszego nieszczęśliwego kraju całkiem inne plany. Nasza złota pani chce tu wywołać chaos, żeby w tym chaosie Niemcy odzyskały wpływy polityczne. No i z tym chaosem powinien sobie radzić jakiś inny prezydent, a nie Donald Tusk, bo walka z tym chaosem, to wynik jest bardzo niepewny, a z całą pewnością zużyje politycznie i moralnie tego prezydenta, bo on będzie musiał od ściany do ściany się zataczać, żeby jakoś tu lawirować, a Donald Tusk będzie stał na uboczu. I wszyscy tak się stęsknią, czy większość ludzi tak się stęskni za jakimkolwiek porządkiem, że powie, no niech będzie chociaż Tusk, byle był porządek. I Donald Tusk na białym koniu w roku 2025 może wjechać do Pałacu Namiestnikowskiego. Myślę, że taka jest kalkulacja naszej złotej pani, bo ona myśli z pewnym wyprzedzeniem. No ale trzeba było jakiegoś kandydata wystawić i padło na posągową panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. To jest, ona uzyskała najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych. Ona chyba się tego szczęścia nie spodziewała, bo trochę była zakłopotana. Pani posągowa Małgorzata Kidawa-Błońska składa się z samych zalet oczywiście. One jeszcze się nie ujawniły, ale to nie tracimy nadziei, że się kiedyś ujawnią. No i teraz mamy taki coś w rodzaju absmaku po tej stronie, w tym fragmencie politycznej sceny, bo zaplecze polityczne pani Małgorzaty nie jest nastawione entuzjastycznie do tej kandydatury, już specjalnie Grzegorz Schetyna, który nawet nie chciał wydać pieniędzy na kampanię, to widać wyraźnie, że nie to, że tam nastawiony niechętnie, tylko wręcz wrogo. No ale tak to jest. Pan Kosiniak-Kamysz, no to naturalny był kandydatem. Natomiast na lewicy zaobserwowaliśmy przeciwny spektakl, coś w rodzaju łapanki. Nikt nie chciał kandydować na prezydenta. Wszyscy się tam jakoś wykręcali. No i wreszcie pan Biedroń się poświęcił. Pan Biedroń się poświęcił, od razu tutaj złośliwe komentarze się pojawiły, no jak to będzie z pierwszym damem w tej sytuacji. No ale to mniejsza z tym. No i kandydatem Konfederacji został wskutek takich dosyć skomplikowanych prawyborów pan Krzysztof Bosak. Nieoczekiwanie spoza tego peletonu zgłosił swoją kandydaturę pan Szymon Hołownia.
No bo oprócz tego jeszcze są kandydatury tak zwane egzotyczne. Ja wczoraj rozmawiałem z taką panią Joanną Dudą, która też mi powiedziała, że kandyduje, że chciałaby kandydować, bo jeszcze podpisy zbiera. No i ja mówię, niech się pani nie gniewa, ale ja takie kandydatury, jak pani to nazywam egzotycznymi, a ona mówi, ja też. Także nie obraziła się, to dobrze świadczy o poczuciu rzeczywistości tej osoby. No ale takie też są, tam jest taki pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, który niezmiennie tam się ubiega o rozmaite godności w państwie, przy czym uważa się za prezydenta, mówiąc nawiasem, no tam mniejsza o to dlaczego. On wielki sukces odniósł, ten pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, bo wyprocesował dla Polski ponad 800 miliardów dolarów tytułem reparacji wojennych od Niemiec. No to sukces niewątpliwie wielki, ale ma swój słaby punkt. Mianowicie wygrał ten proces przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, sądem polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. No więc teraz tylko trzeba wyegzekwować ten wyrok, a że to bardzo sytuacja polityczna w Polsce również ma swoje takie akcenty komiczne, a ja szczególnie sobie je cenię, dlatego że no, trzeba zachować pewien dystans, żeby tam nie zwariować, nie poddać się temu emocjonalnemu rozhuśtywaniu. I pan Hołownia. Jak usłyszałem, że pan Hołownia zgłosił swoją kandydaturę, to nie posiadałem się ze zdumienia. Ale kiedy zobaczyłem, kto jest promotorem pana Hołowni, no to już się przestałem dziwić, bo promotorem pana Hołowni jest pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko do niedawna, to znaczy do momentu, kiedy został promotorem pana Hołowni na terenie Polski, był członkiem takiej bardzo wpływowego właściwie amerykańskiego think tanku z Waszyngtonu, który się nazywa Rada Atlantycka. Tam bardzo ciekawe osobistości biorą udział, ludzie z Goldman Sachs, ze służb amerykańskich, z wojska, no i tam jacyś milionerzy się kręcą, a ekspertem, czy jednym z ekspertów tego think tanku, tej Rady Atlantyckiej, jest pan Daniel Fried. Ten sam, który w 1989 roku razem z Władimirem Kluczkowem, który wtedy był szefem pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, czyli KGB, projektował u nas transformację ustrojową. Potem generał Kiszczak dostał te ustalenia do wykonania, no i wykonał, jak wiemy, i tak dalej. I Daniel Fried jest jednym z ekspertów i kandydatura pana Hołowni popierana przez pana Kobosko wzbudza podejrzenia, że pan Daniel Fried nadal się interesuje sytuacją w naszym Bantustanie, bo on potem był nawet ambasadorem w Warszawie, pilnował, czy tam by tak ta transformacja się kształtuje zgodnie z założeniami. No i już jak tak, to przestało mnie dziwić również i to, że do grona doradców pana Hołowni dołączył pan generał Mirosław Różański. Pan generał Mirosław Różański, zanim go tam złowrogi Antoni Macierewicz nie zniechęcił do służby wojskowej, był dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych. Nawet nie wiedziałem, że są takie operetkowe stanowiska, ale są, bo okazuje się, osoba pana generała Różańskiego niewątpliwie ma duży ciężar gatunkowy, ale jakby tego było za mało, to szefem kampanii wyborczej pana Szymona Hołowni jest pan Jacek Cichocki, który za rządów obozu zdrady i zaprzeństwa był ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem tajnych służb. Więc to już widać, że kandydatura pana Hołowni jest dobrze, że tak powiem, obstawiona. Dlaczego? Po co? Po co Amerykanie to robią? Przecież jest pan prezydent Duda. A no jakby pan
prezydentowi Dudzie powinęła się noga, to jest pan Hołownia już gotowy. Proszę Państwa, właśnie jak mamy jakieś wątpliwości co do tego, jak funkcjonuje demokracja, to dobrze jest odwołać się do klasyków demokracji. Może nie do wszystkich naraz, bo każdy mówi co innego, więc to jeszcze większy ambaras by tu nam było, ale do jednego klasyka demokracji możemy śmiało się odwołać, mianowicie do Józefa Stalina. Józef Stalin wygłaszał takie spiżowe sentencje na temat demokracji, które dzisiaj nie straciły aktualności, na przykład, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No, przecież wiemy, że to prawda. No. To jest spiżowe prawo Józefa Stalina, ale jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest prawidłowe skonstruowanie alternatywy dla wyborów. A kiedy alternatywa jest prawidłowo skonstruowana? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No to widzimy, że alternatywa jest skonstruowana prawidłowo. No i tutaj jeszcze ten pan Krzysztof Bosak, który, jak mówię, że Konfederacja miała nie wygrać. Wygrała i teraz jest tam zaraz. Nawet tutaj o Państwo to lepiej wiecie ode mnie, bo taka dywersja została podjęta przy Konfederacji. Mianowicie pan Antoni Macierewicz, wielce czcigodny poseł Antoni Macierewicz, zaczął promować pana Mariana Kowalskiego jako wielką nadzieję białych, jako przywódcę polskiego patriotyzmu. No muszę powiedzieć tak, że kiedyś pan Antoni Macierewicz walczył o takie trochę bardziej ambitne sprawy, a teraz najwyraźniej naczelnik państwa powierza mu zadania no, mało chwalebne i mało prestiżowe. Chciałem powiedzieć, trudne, bo to promowanie pana Mariana Kowalskiego jako wielką nadzieję jest trudne. Ale no, czego się nie robi dla Polski? Dla Polski można nawet ludzi zabijać, a cóż dopiero promować pana Mariana Kowalskiego, nic takiego. Proszę Państwa, zobaczymy jaki będzie peleton, bo to jeszcze wszystko przed nami, jeszcze rozbieranie podpisów trwa, ale zakładam, że taki jaki tu przed chwilą przedstawiłem, pomijając kandydatury egzotyczne, no i wszystkie sondaże wskazują na pana prezydenta Dudę jako na faworyta tych wyborów. I ciekawa rzecz, pan prezydent Duda zaczął stawiać naczelnikowi państwa warunki. Jest to o tyle dziwne, że pan prezydent Duda jest w pewnym sensie zakładnikiem naczelnika państwa, ponieważ on nie ma własnego aparatu wyborczego, tylko musi korzystać z aparatu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to zaczął ustawiać rąk i przy okazji tych 2 miliardów złotych dla mediów publicznych, kiedy pan prezydent się postawił, że on dobrze może to podpisać, ale pod warunkiem, że Jacek Kurski zostanie spławiony, że ten, no i tak się stało, i tak się stało. Zobaczymy, kto będzie jego następcą, bo to niby Jacek Kurski został zdymisjonowany, ale nie jest to jeszcze oczywiste. Przynajmniej do dzisiejszego dnia. Więc niektórzy komentatorzy, na przykład kolega Warzecha, twierdzą, że pan prezydent Duda kupił kota w worku. Znaczy podpisał 2 miliardy. A czy pan Jacek Kurski naprawdę zostanie zwolniony, czy nie, to jeszcze tego nie jesteśmy pewni. Więc w tym sensie kupił kota w worku, ale naczelnik państwa nie bez kozery jest przeze mnie nazywany wirtuozem intrygi, więc to właśnie jest jeden z dowodów, że to określenie nie jest bezpodstawne. No i proszę Państwa, to nam zapowiada to, że dzisiaj pan prezydent Duda zaczyna naczelnikowi państwa stawiać warunki, mimo że jest skazany na korzystanie z aparatu wyborczego, z tego co wynika, ano, że naczelnik państwa też stał się zakładnikiem prezydenta Dudy. Już teraz się nie może cofnąć.
musi go popierać. I pan prezydent najwyraźniej też jest tego samego zdania. Musisz mnie popierać, więc teraz się nie będzie słuchał, a nie ja ciebie. Co będzie, jakby pan prezydent Duda wybory wybrał? To z całą pewnością już wtedy aparat wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie będzie mu do niczego potrzebny, ponieważ na trzecią kadencję kandydować nie może. Więc może zacząć politykować na własną rękę. Także tu zdaje się, że ja zawsze mówiłem, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale takim, który bardzo często, a właściwie prawie zawsze, potyka się o własne nogi na końcu. No właśnie to już widzimy oczyma duszy, oczyma wyobraźni, że tak właśnie może być. Pan prezydent Duda będzie starał się zapewnić sobie jakieś miękkie lądowanie po zakończeniu kadencji prezydenta, jest bardzo młodym człowiekiem i przypuszczam, że los Aleksandra Kwaśniewskiego, który po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej musiał sobie szukać posady burgrabiego u jakiegoś żydowskiego oligarchy na Ukrainie, jest dostatecznym ostrzeżeniem, że tu uważaj, bo tu no, trzeba pana prezydenta Dudy, to może nikt by na taką, nawet na taką posadę nie przyjął, więc tu naprawdę musi dobrze uważać. Więc to, proszę państwa, ale to jest jeszcze drobiazg niewątpliwy. Co możemy powiedzieć w sytuacji, gdyby te kandydatury, o których powiedziałem, przeszły i stanęły do wyborów prezydenckich? Jeżeli pan prezydent Duda nie wygra w pierwszej turze już, to może przegrać. W turze drugiej. Dlaczego? Dlatego, że pan prezydent Duda wyciśnie wszystko, co będzie mógł wycisnąć w pierwszej turze. A co w drugiej turze? Bardzo możliwe, że już nie wyciśnie nic. A jego przeciwnik może wycisnąć i nieznacznie wygrać. Co wtedy by się stało? Jakie miałoby to konsekwencje polityczne? Proszę państwa, prezydent, zwłaszcza z przeciwnego obozu, z całą pewnością próbowałby, a ma do tego narzędzia, blokować większość rządową w Sejmie. Czyli blokować rząd. Dlatego, że każdą ustawę, jaka wychodzi z rządu, mógłby wetować. A obozowi dobrej zmiany większość bezwzględna wystarcza tylko do przeforsowania każdej ustawy i do odrzucenia poprawek Senatu. Natomiast już nie ma zdolności do przełamywania weta prezydenta, bo do przełamania weta prezydenta potrzeba 276 posłów. Obóz dobrej zmiany ma w tej sytuacji, miałby w tej sytuacji dwie możliwości. Albo pogodzić się z losem, już tylko administrować kryzysem, bo to też ma swoje dobre strony, bo to tam jeszcze tam konfitury władzy nadal można konsumować, ale no już tam z wielu ambicji trzeba było zrezygnować. Albo też próbować skonstruować, stworzyć siłę zdolną do przełamywania weta prezydenta. No to nie ma rady, trzeba koalicję stworzyć. I jeden z koalicjantów już się rysuje, mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w porywach nawet większą, ale Polskie Stronnictwo Ludowe ma tylko 30 posłów w Sejmie. Więc nawet gdyby taka koalicja powstała, to wtedy siła tej koalicji to jest 265 posłów. Brakuje jeszcze 11. Akurat tylu ma Konfederacja. Nie wyobrażam sobie co prawda koalicji Konfederacji z obozem dobrej zmiany, ale gdybym był doradcą tego ugrupowania, nikt tam mnie nie zaprasza, najgorsze są nieproszone rady, ale gdybym był doradcą, gdyby ktoś mnie zapytał o radę, to ja bym im radził tak, żeby całkiem nie wykluczali popierania w pewnych momentach koalicji rządowej, ale nie za darmo. Podam państwu przykład takiej sytuacji, że nawet ugrupowanie bardzo niewielkie, bardzo słabe,
może w pewnych okolicznościach wpływać na politykę państwa. Otóż w 1993 roku pojawił się w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu panny Suchockiej. No i ponieważ rząd nie miał takiej pewnej większości, w związku z tym pan poseł Andrzej Potocki z Unii Demokratycznej chodził po wszystkich klubach i kołach poselskich, kapturując tych posłów, żeby głosowali za rządem. I między innymi przyszedł do siedziby Koła Poselskiego Unii Polityki Realnej, gdzie przypadkowo wtedy byłem. Ja nie byłem posłem, po prostu przyszedłem tam w jakiejś innej sprawie i akurat byłem obecny przy tym. No i pan poseł Potocki pyta, jakie warunki, pod jakimi warunkami koło UPR poparłoby rząd, a Korwin Mikke mówi, nie będziemy tego rządu popierali, żadnych warunków nie stawiali. Ja mówię, Janusz, dlaczego? Postawcie im warunki. No to jakie? Ja mówię dwa. Pierwszy warunek, żeby koalicja poparła zmniejszenie stawki VAT-u z 22 do 7%. I drugi warunek, żeby koalicja poparła projekt ustawy o restytucji mienia, który już był gotowy. Tylko Kukuniek odmówił wniesienia go jako inicjatywy prezydenckiej. A to, że się uproponowali, no, ja nawet mu referowałem to, ale Kukuniek się okazał nieugięty. Ja wtedy nie bardzo jeszcze wiedziałem dlaczego, ale 4 czerwca 1992 roku wszystko się wyjaśniło, także no już nie wiem. Ale ten projekt był gotowy i uważałem, że bardzo dobry. No to Korwin mówi, dobrze, to takie warunki wam stawiamy. No to pan Potocki wyszedł, nie było go 5 godzin, przyszedł po 5 godzinach, powiedział, odrzucamy te warunki, no są nie do przyjęcia. To jak nie, to nie. Następnego dnia było głosowanie i 4 posłów UPR-u głosowało przeciwko rządowi, a rząd upadł tylko jednym głosem. Więc te 4 głosy mogły go uratować. No i Janusz Lewandowski, który był ministrem przekształceń własnościowych w tym rządzie, po głosowaniu do posła Pruchna-Wróblewskiego, już nieżyjącego, mówi, no dlaczego głosowaliście przeciwko rządowi? A no jak to dlaczego? Odrzuciliście nasze warunki, to głosowaliśmy. Jakie warunki? No i ten mówi, jakie? A on mówi, to było do przyjęcia. Mówi, profesor Geremek nic nam o tym nie powiedział. Proszę Państwa, ja to opowiadam nie tylko dlatego, żeby pokazać, że w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach nawet mała grupa może uzyskać wpływ, no taki przejściowy oczywiście, na politykę państwa, ale również dlatego, żeby oddać sprawiedliwość, w cudzysłowie niestety, profesorowi Geremkowi. Otóż profesor Geremek w 1993 roku poszedł na ryzyko upadku rządu, byle tylko nie dopuścić do uchwalenia ustawy o restytucji mienia. Najwyraźniej wiedział już wtedy coś, czego myśmy jeszcze nie wiedzieli, a teraz te konsekwencje teraz się dopiero objawiają, to znaczy od 2018 roku. Także jestem pełen podziwu dla dalekowzroczności profesora Geremka. No szkoda, że to ta dalekowzroczność nie została wykorzystana w polskim interesie państwowym, tylko w żydowskim. No, no ale trudno, no to widocznie w pewnych okolicznościach przynależność narodowa nagle się okazuje decydująca, a w każdym razie ważna. Więc ja bym doradzał Konfederacji właśnie na takiej zasadzie, że jeżeli projekt ustawy, który wychodzi z rządu, nie jest oczywiście sprzeczny z programem Konfederacji, to można by go było poprzeć, ale jak powiadam, nie za darmo. Tylko na przykład, no, jednym z celów Konfederacji jest likwidacja podatku dochodowego. Słusznie, zresztą, bo był jeden z najgłupszych podatków. W dodatku jego funkcja fiskalna jest w ogóle dyskusyjna. Już nie to, że mała, ale dyskusyjna. Proszę zwrócić uwagę, że płatnikami podatku dochodowego są emeryci i sfera budżetowa. Więc to nie są żadne dochody budżetowe, mielą się te same pieniądze. To jest całkowita iluzja, ale groźna, dlatego że z samej konstrukcji podatku dochodowego wynika, że władza publiczna uzyskuje uprawnienie, które wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych, mianowicie uprawnienie do kontrolowania dochodów obywateli, którzy muszą tam się spowiadać i tak dalej. To wcale nie jest konieczne.
polityczne. Więc podatek dochodowy należałoby zlikwidować z tego powodu, przede wszystkim z tego powodu. No ale jakby zaproponować coś takiego Zjednoczonej Prawicy, to myślę, że wielu posłów dostałoby zawału serca. W związku z czym trzeba by to rozłożyć na raty. Na przykład, dobrze, możemy poprzeć wasz projekt, ale wy się musicie zgodzić i musicie zrobić nawet wcześniej, podnieść o 100% kwotę wolną od podatku w podatku dochodowym. No to na to jeszcze by się pewnie zgodzili, zwłaszcza jakby im bardzo zależało. A potem przy następnej okazji to tę kwotę wolną od podatku podniesioną o 100% podnieść jeszcze o 100%. No i wtedy podatek dochodowy straciłby już wszelki sens fiskalny. Można by go było zlikwidować bez już ryzyka zawału serca niczyjego. Bo tak właśnie powiada Stanisław Lem w takiej powieści, bardzo polecam, Głos Pana. On powiada tam tak: nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie. No to właśnie tak, to właśnie tak. Proszę Państwa, więc bardzo ciekawa sytuacja się rysuje po wyborach prezydenckich. To nawet wszystko jedno, czy pan prezydent Duda wygra, czy nie wygra. Bo jak wygra, no to może, i to prawie z pewnością, zacznie politykować samodzielnie. A jak przegra, no to jeszcze głębsze konsekwencje polityczne. Proszę Państwa, a może tak się stać, że pan prezydent Duda nie wygra w pierwszej turze. Dlaczego? Ze względu na dwa procesy, które się toczą wokół Polski, które się przekładają na sytuację w Polsce, również na szanse wyborcze pana prezydenta. Pierwsza sprawa to jest nasilająca się walka o praworządność. Ona się zaczęła trochę z innym rozłożeniem akcentu, a zaczęła się natychmiast po sformułowaniu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, rządu pani Beaty Szydło. Ten rząd został sformowany pod koniec roku 2015. I jeszcze nie zdążył nic zrobić, nawet nie zdążył nic powiedzieć. A już Komisja Europejska, na czele której stały dwa niemieckie owczarki, Jan Laurysz Juncker i Franciszek Timmermans, podjęła wobec Polski, taką bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. W żadnym kraju członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta. Dlaczego została wszczęta wobec Polski? A dlatego, że Niemcy nie chcą się pogodzić z utratą politycznego wpływu w Polsce, dlatego że prezydentowi Obamie się zachciało wrócić do aktywnej polityki amerykańskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. No, Niemcy wcale nie chcą rezygnować. No i ta walka o praworządność, walka o demokrację, przepraszam. Jak Państwo wiecie, powstał Komitet Obrony Demokracji, Obywatele Rzeczypospolitej, tam Burg, no ulica, demonstracje i tak dalej. To widać, że BND, niemiecka służba wywiadowcza, ma spore wpływy w Polsce i zawsze może tam część opinii publicznej postawić na baczność, bo wiecie, rozumiecie, tutaj. Nie wiem, czy to są dawni agenci Stasi, czy no, ale jakiś tam wpływ jest. I ta walka o demokrację doznała takiej kulminacji 16 grudnia 2016 roku. Pojawiła się w Sejmie inicjatywa posłów opozycyjnych, żeby zablokować uchwalenie ustawy budżetowej. Nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta, ale pan prezydent Duda w grudniu 2016 roku jeszcze by się nie ośmielił takiej decyzji podjąć. I właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił. Bo wtedy by został oskarżony już o złamanie konstytucji w konkretnym przypadku. I no, wydawało się, że dobrze jest to pomyślane.
tam blokują i tak dalej. Dlaczego 16 grudnia? Od tego nie wiem, ale przypuszczam, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że wybory prezydenta odbywają się na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje natychmiast urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia. I między początkiem listopada a końcem stycznia jest w Stanach Zjednoczonych coś w rodzaju bezkrólewia. W tym sensie, że ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które wiązałyby ręce następcy. To jest bardzo rozsądne. A ten następca jeszcze nie podejmuje decyzji, bo nie może, bo nie złożył przysięgi, nie objął urzędowania. Więc mamy coś w rodzaju bezkrólewia. Zazwyczaj to nie jest jakieś głębokie ani dramatyczne. Dlatego, że po wyborach na początku listopada kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadają, nawet jak się tam przezywali w tej kampanii wyborczej, to emocje gwałtownie opadają i wszystko wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było, bo ta wojna polityczna z Donaldem Trumpem, jeszcze to nie prezydentem w czasie kampanii wyborczej, a Hillarią Clintonową, nie tylko nie przygasła po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, ale nawet jakby się coraz bardziej rozpalała. Ja miałem okazję przekonać się o tym osobiście, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku. Jest tutaj wśród nas pan, który mieszkał w Nowym Jorku, nie wiem czy wtedy już jeszcze, czy... Więc demonstracje przeciwko Donaldowi Trumpowi, który już był wybrany, one niczego nie mogły zmienić. Przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą. I nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na tę demonstrację. 18,5 dolara za godzinę. To jest często praktykowane, bo tam wielu takich demonstrantów bo nawet nie wie o co chodzi. Tylko potem sam pęcz nie żyje, idzie do kasy, później wszystko skończy. Więc wydawało się w Berlinie, być może, że w Berlinie doszli do wniosku, że skoro tak, skoro Donald Trump musi się opędzać od tych swoich przeciwników, którzy za nogawki szarpią, to nie będzie miał głowy do tego, żeby się zajmować jakąś Polską. A skoro tak, no to stwórzmy tu fakty dokonane. A jak obejmie urzędowanie pod koniec stycznia, to już będzie po wszystkim. I będzie musiał przyjąć to do wiadomości, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Donald Trump rzeczywiście tam się opędzał przed tymi swoimi nieprzyjaciółmi, ale no nie do tego stopnia, żeby w ogóle stracił zainteresowanie światem, bo 15 grudnia 2016 roku do Warszawy przyleciał na kilka godzin Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. I odbył dwugodzinną rozmowę z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. Młodszy rozbierali, to nie wiem, ale zawsze jakieś niedyskrecje tam się przedostaną. Otóż okazało się, że się dogadali do wspólnych znajomych, to znaczy jednego, mianowicie pana Leiba Fogelmana. Okazało się, że Jarosław Kaczyński z Leibem Fogelmanem wchodził do szkoły. Leib Fogelman jest taką dosyć osobistością, on tak w cywilu jest prawnikiem, zajmuje się prowadzeniem interesów wielkich korporacji, jest królem życia podatkowego. Ja go nie znam, ale taka fama o nim krąży, pewnie prawdziwa. A Rudolf Giuliani zna Leiba Fogelmana. Bo jak ktoś nie zna Leiba Fogelmana, to lepiej niech się do tego nie przyznaje w towarzystwie, bo nie będzie się mógł na oczy pokazać. No i tam po tej dwugodzinnej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu, która była blokowana, do sali kolumnowej i tam uchwalili ustawę budżetową. Od razu się zaczęły potępieńcze sprawy, czy ta ustawa jest legalna, bo jedni utytułowani mądrale twierdzili, że absolutnie nielegalna, dlatego że ustawę, a zwłaszcza taką ustawę, to można uchwalić tylko w sali plenarnej Sejmu. Ale inni utytułowani mądrale twierdzili, że wcale nie. Że żeby ustawa była legalna, to muszą ją przegłosować posłowie.
A w którym miejscu to zrobię, bo nawet w krzakach pod Sejmem, ale posłowie przegłosowali. Bo to te spory będą trwały, na pewno jeszcze długo. Ale ta główna oś tego, jak to potem nazwano, Ciamajdanu, przestała w jednej chwili istnieć. Wokół niej się miało wszystko obracać, stwarzać pozory legalności dla tego puczu, a tu ona przestała istnieć. No i trzy dni po uchwaleniu ustawy budżetowej w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się taka publikacja, no nie udało się. Trzeba na jakiś czas pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie i zaraz po tej publikacji nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie na 7 lutego 2017 roku. No i przyjechała, odbyła wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami i coś tam doszła do jakiejś konkluzji. Bo 3 tygodnie później wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie zwróciły się do Komisji Europejskiej z apelem, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to owczarkom niemieckim nie trzeba było 2 razy tego powtarzać, ale to oznaczało, że już nie walczymy o demokrację, to znaczy walczymy, owszem, ale teraz przede wszystkim walczymy o praworządność. Inaczej rozkładamy akcenty. No i miało to rozmaite konsekwencje, bo dopóki walczyliśmy o demokrację, no to Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP i tak dalej, rośli w siłę i nie? I pan Mateusz Kijowski stał na czele tego ruchu. Ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już tak być nie mogło. Jeszcze by tego brakowało, żeby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał człowiek podejrzany o złodziejstwa i tam malowece. No to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to by było za ciężko straszne. No więc pan Kijowski został wycofany do głębokich szeregów. Teraz podobno się fryzjerstwem zajmuje, znaczy nawet on nie fryzjerstwem, bo to jeszcze nikt by mu głowy nie zaryzykował, ale tam myje panią włosy i tak. Dobrze. Natomiast na pierwszą linię frontu w charakterze mięsa armatniego zostali wysunięci niezawiśli sędziowie. Jak patrzę, bo prawie któż jak niezawiśli sędziowie. I wielu sędziom niezawisłym się to spodobało. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich. Bardzo dziwne, dlatego że nikt nie wybierał delegatów, tylko przyjeżdżał kto chciał, albo kto musiał, albo kto musiał. No i te kongresy zajęły bardzo takie nieżyczliwe wobec rządu stanowisko. I no, już mieliśmy tu walkę o praworządność. Pan prezydent Duda już wtedy zrobił, dopuścił się felonii wobec swojego wynalazcy. Bo w lipcu 2017 roku, kiedy po 45-minutowej rozmowie z naszą złotą panią telefonicznej, zapowiedział, że zawetuje ustawy sądowe, które były oczkiem w głowie obozu dobrej zmiany. I zrobił to. To bardzo osłabiło naczelnika państwa. Bardzo go osłabiło, bo tak jakby mu ktoś obciął jedną nogę. A właściwie obydwie, bo to ja miał tylko jedną nogę, bo pani Beata Szydło nie była żadną nogą, to ona czerpała siłę z naczelnika państwa, nie odwrotnie. No jak został do tego stopnia osłabiony, państwo wiecie, indiańskie przysłowie mówi, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się. No i efektem tego osłabienia pozycji naczelnika państwa była głęboka rekonstrukcja rządu podjęta na przełomie lat 2017-2018. Stanowisko premiera utraciła pani Beata Szydło, w ogóle tam polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego została tam odesłana. Premierem został pan Mateusz Morawiecki, który jeszcze kilka lat wcześniej był doradcą obozu zdrady i zaprzeństwa.
a tu nagle stał się wielką nadzieją białych i w ogóle tego. No i tutaj taka zagadka. Proszę Państwa, Chesterton w takim opowiadaniu Złamana Szabla, takim dialogiem rozpoczyna, gdzie mądry człowiek ukryje liść? No w lesie. A jak nie ma lasu, to co zrobi? A tu zasadzić las, żeby schować w nim liść. No i głęboka rekonstrukcja rządu moim zdaniem była takim lasem zasadzonym po to, już nie tyle dla pana Mateusza Morawieckiego, chociaż trochę też, co do wysadzenia w powietrze złowrogiego Antoniego Macierewicza. Złowrogi Antoni Macierewicz naraził się bardzo wielu środowiskom. Salonowi się naraził za lustrację w 1992 roku. Był autorytetem moralnym ściągniętym majątkiem na całej Polski, do takiego upokorzenia się nie wybacza. Następnie naraził się starym Kiekutom za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. Potem się naraził rozmaitym biznesmenom za anulowanie kontraktu na zakup francuskich śmigłowców Caracal. Te śmigłowce, Polska miała zapłacić za te śmigłowce prawie dwukrotnie więcej niż płaciły inne państwa. Więc gołym okiem było widać, że pod stołem musiały pójść jakieś pieniądze. A tu złowrogi Antoni Macierewicz ten kontrakt anulował, na dobry porządek trzeba było te pieniądze oddać. No ale jak tu oddać, jak już ich nie ma? Wyobrażacie sobie Państwo, ilu ludzi musiało się budzić w nocy zlanych potem, z bijącym sercem, potem już nie mogli zasnąć aż do rana. Tego się też nie wybacza. Takich rozterek się nie wybacza. No i wreszcie nasza niezwyciężona armia, która miała za złe złowrogiemu Antoniemu Macierewiczowi to, że przeprowadził kurację przyszyszczającą. No to nazbierało się tego sporo. Głęboka rekonstrukcja rządu, pan Antoni Macierewicz utracił stanowisko, został. No i rozpoczęły się rządy pana Mateusza Morawieckiego. Tymczasem walka o praworządność nie ustała. Do walki o praworządność wciągane są coraz to nowe instytucje. Po kongresach sędziów polskich rozpoczęła się jeszcze batalia o to, czy pani Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest. Ona sama nie była pewna w pewnym momencie, czy jest, czy nie jest, ale w końcu skończyło się na tym, że przyjęła premiera Morawieckiego w swoim gabinecie, to znaczy w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak gdyby doszło do rozejmu między obozem zdrady i zabrzeństwa, a obozem dobrej zmiany. Ale to kruchy rozej. Proszę Państwa, chwilę się zatrzymajmy nad tą batalią o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie sposób tego zrozumieć bez odwołania się do traktatu lizbońskiego. Otóż w traktacie lizbońskim jest taka instytucja, która się nazywa klauzulą solidarności. Jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, żeby te zagrożenia wyeliminować, usunąć. Na prośbę tego państwa. Normalnie z taką prośbą powinien się zwrócić rząd. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenia dla demokracji płyną od praworządności, płyną od rządu? Taka jest diagnoza. To wiadomo, że on z taką prośbą się nie zwróci. Ale rząd jest tylko przedstawicielem jednej z władz państwowych, mianowicie władzy wykonawczej, a najwyższym przedstawicielem innej władzy państwowej, czyli władzy sądowniczej, jest właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Więc jeśli by pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwrócił się z prośbą o udzielenie bratniej pomocy, to pozory legalności, przynajmniej pozory legalności byłyby uratowane. I to wszystko wyjaśnia. To analiza traktatu lizbońskiego rzuca światło na te batalie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, wciągane są w coraz większym stopniu instytucje Unii Europejskiej, przede wszystkim
Parlament Europejski, Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. No teraz jesteśmy w takiej fazie, że na skutek skargi Komisji Europejskiej Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu postawił rządowi polskiemu ultimatum, żeby do 13 lutego przedstawił Trybunałowi wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest główna kość niezgody. No i rząd takie wyjaśnienia złożył. Te wyjaśnienia już są znane od co najmniej roku Trybunałowi w Luksemburgu, bo to nic nowego tam rząd nie napisał, to napisał wtedy. Tak, powtórzył tę argumentację. No i teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości namawia się, co tu z Polską zrobić. No, bardzo możliwe, że zadekretuje, iż Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego trzeba zlikwidować. Bo jak nie, to za każdy dzień, w którym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie będzie zlikwidowana, Polska będzie musiała płacić karę, być może nawet do 2 milionów euro dziennie. A niezależnie od tego, w Parlamencie Europejskim teraz jest dyskusja nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2001-2007, bo budżety są uchwalane na 7 lat. No i coraz głośniej się podnoszą takie pomysły, żeby uzależnić, i to w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europejskiej, żeby uzależnić wysokość subwencji dla krajów członkowskich od oceny stopnia praworządności w tych krajach. Jak, według jakich kryteriów ta ocena, to jeszcze nie wiemy, ale no na pewno jak jest tam wypracowane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Polska jest bardzo wrażliwa na tego typu finansowe naciski. Przecież na założeniu, że Polska dostanie całkiem takie solidne subwencje z Unii Europejskiej, opiera się cały pomysł rządu dobrej zmiany, więc jak się okaże, że tak nie jest, no to być może, że będziemy mieli okazję obserwować erozję wpływów dobrej zmiany, bo jak Państwo wiecie, no ustroje, nawet już nie mówię rządy, ale ustroje upadają nie dlatego, że ktoś się tam zawojuje, dlatego, że bankrutują. Polska, która ma bardzo potężny dług publiczny, jest bardzo wrażliwa na tego typu argumenty. Więc to jest jeden proces taki, który się odbywa właściwie poza granicami Polski, ale natychmiast zyskuje przełożenie, i to jeszcze nie wiemy jak dramatyczne, na sytuację wewnętrzną. Drugim takim procesem, który się dokonuje poza granicami Polski, to jest finał 30-letniego planu obrabowania Polski przez żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu. Pod koniec roku 2017 rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych prace nad ustawą, która potem przybrała numer 461, której, ale to za chwilę. Niektóre środowiska Polonii Amerykańskiej dowiedziały się o tym. Co prawda już po uchwaleniu tego projektu przez Senat, bo wcześniej chyba nie wiedziały, i podjęły rozpaczliwą próbę lobbingu przeciwko tej ustawie. Została zwołana konferencja w Waszyngtonie dwudniowa. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli sformułować polskie zastrzeżenia do tej ustawy, a drugiego dnia z tymi zastrzeżeniami już na piśmie mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresów na Kapitolu, żeby tym kongresmenom przedstawić, tutaj członkom Izby Reprezentantów przedstawić te polskie zastrzeżenia, żeby oni wiedzieli, na czym właśnie głosują. No i wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Ten blok był rozpaczliwy z tego powodu, że polityczna siła Polonii Amerykańskiej nie jest duża. Nie jest duża, no nie ma żadnego porównania z siłą lobby żydowskiego. No ale chwała im za to, że takie coś tam podjęli.
Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, przynajmniej do tego stanu Grobla, ale do Stanów Zjednoczonych przyleciał w tym właśnie czasie wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski. On teraz jest ambasadorem w Izraelu. I odbył wiele rozmów z osobistościami polonijnymi. Między innymi z panem prezesem Frankiem Skulą, prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. I po tych rozmowach, nie mówię, że wskutek tych rozmów, ale po tych rozmowach bardzo wiele osobistości odwołało swój udział w konferencji w Waszyngtonie. Ona się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia, jak mogłaby mieć, gdyby te osobistości się nie wycofały. No ale się wycofały. Ponieważ polskie władze zachowywały w tej sprawie zagadkowe milczenie, no i Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, prezydent Trump ją podpisał. Pan premier Morawiecki dał głos i powiedział, że to tam nieważne, no to w ogóle kongres ustawy, takie ustawy bez znaczenia, no to ustawy bez znaczenia, to może w Warszawie się uchwala, ale nie w Waszyngtonie. Obawiam się, że tam nie. Każda ustawa prędzej czy później swoje znaczenie objawi. To rzeczywiście w pewnym sensie pan premier miał rację, że to jest amerykańska ustawa i ona w Polsce nie obowiązuje. Ale jaki jest prawny sens tej ustawy 447, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska tym roszczeniom żydowskim dotyczącym własności bezdziedzicznej zadośćuczyniła. A rząd Stanów Zjednoczonych ma bardzo wiele instrumentów, żeby Polskę do tego nakłonić. Bardzo wiele. I to tam nie będzie się z nami prawował, tylko tam inne rzeczy nam będzie aplikował i my wreszcie zrozumiemy. To tak jak z tymi organizacjami ekologicznymi. Bo one też tak działają, że jest ich tam chyba kilkadziesiąt w ogóle w Polsce. Jak jest planowana jakaś duża inwestycja, to te organizacje ekologiczne zaraz wykrywają, że tam mieszka na tym terenie, mieszka sówka, albo żyje jakaś żaba, albo tam, nie wiem, chomik. No i to podnoszą rabat, że to nie może tak być, no to sówka, gdzie pójdzie żaba, przecież się rozpłacze, a chomik, no to nie wiem, zginie. No i jak ten inwestor jest niekumaty, to zaczyna się z nimi sprzeczać, że tam żadnej sówki nie widział, że żaba, no to tam sobie poradzi, ale i to daje. A jak inwestor jest kumaty, to zaprasza tych ekologów na kolację i chłopaki, to ile chcecie? To oni mówią, że aha, no i tak jak dojdą do porozumienia, to się okazuje, że sówka się wyniosła, żaba to w ogóle nie wiadomo, czy tam była, chomik to tam szkoda gadać, no i tak. Więc tutaj jest mniej więcej tak samo. Proszę Państwa, najbardziej niebezpieczny jest artykuł 3 tej ustawy, bo on mówi o tym, jak mają być rozdzielone przychody z własności bezdziedzicznej. Mówi, że na 3 takie cele. Pierwsze to wsparcie ocalałych z Holokaustu, drugie finansowanie edukacji o Holokaustie i na inne cele. Ale jeżeli artykuł 3 mówi o tym, jak trzeba rozdzielić przychody z własności bezdziedzicznej, no to jest oczywiste, że ona musi zostać wyodrębniona, bo dopóki nie zostanie wyodrębniona, nie wiemy, jak te przychody przynosi. Musi zatem zostać wyodrębniona. Jeżeli zostanie wyodrębniona, no to musi być przez kogoś zarządzana, choćby po to, żeby rozdzielał te przychody zgodnie z dyspozycją artykułu 3 ustawy. No nie trzeba specjalnej przenikliwości, żeby się domyślić, że to nie będzie żadne polskie gremium, tylko żydowskie, jakieś takie gremium złożone z przedstawicieli różnych organizacji przemysłu holokaustu. No więc będziemy mieli tutaj coś takiego, że własnością leżącą na terytorium państwa polskiego
będą zarząd, będzie zarządzała konglomerat organizacji żydowskich i kultur rzymskich. Jaki ten majątek może być? No tego dokładnie nie wiemy. Dlatego, że szacunki wahają się od 65 miliardów dolarów do 300, do ponad 300 miliardów. 65 miliardów dolarów to była kwota, która się pojawiła kilka lat temu, ale między innymi potwierdził ją były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewar Weiss. No myślę, że wiedział, co mówi. Natomiast w styczniu 2018 roku, w związku z pracami, jakie się rozpoczęły w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie nad ustawą o restytucji mienia, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku przysłała list, w którym tam różne postulaty zgłaszała, między innymi sformułowała takie kryteria, które pozwalają na ocenę szacunkowej wartości tych roszczeń 1 000 000 000 zł. Czyli według aktualnego kursu walutowego niewiele ponad 300 miliardów dolarów. No, nawet gdyby szacunkowa wartość tych roszczeń wynosiła 65 miliardów złotych, mówiąc nawiasem na Wikileaks, ukazała się wiadomość przez tego Snowdena, ujawniona, że Jarosław Kaczyński złożył taką deklarację, że Polska może zadośćuczynić tym roszczeniom na poziomie 20%. Proszę zwrócić uwagę, że kwota 65 miliardów dolarów to jest 20% do 300 miliardów. Natychmiast, że tak powiem, nożyce się odezwały. Nawet gdyby to było 65 miliardów, to jest rzeczą oczywistą, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki, nawet w tarczach, bez spowodowania natychmiastowej katastrofy gospodarczej, która by się przełożyła na inne rodzaje katastrofy społecznej, politycznej. W związku z tym, jeśli te roszczenia mają być realizowane, no to muszą być realizowane w naturze. To znaczy w nieruchomościach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, lasach państwowych, udziałach w spółkach Skarbu Państwa, koncesje na kopaliny, na wydobycie kopalin, być może nawet przejęcie własności rezerw złota Narodowego Banku Polskiego. One nie są tak, nie reprezentują takiej dużej wartości, to jest niecałe 15 miliardów dolarów te całe rezerwy złota. Także żebyśmy sobie tam uświadomili, jaka to jest skala tych roszczeń. No i to by oznaczało, że na terenie Polski żydowskie konsorcjum uzyska majątek wielkiej wartości na terenie Polski. Nieruchomości nie da się wynieść. To znaczy i zyska wskutek tego dominującą pozycję ekonomiczną, która się przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mówiąc krótko, będziemy mieli szlachtę jerozolimską. To oznacza, że naród polski we własnym kraju może zostać zdegradowany do trzeciej kategorii. Bo pierwszą kategorię będą stanowili okupanci, drugą kolaboranci, a reszta trzecią. Dlatego uważam, że jest to największe zagrożenie, jakie się nad Polską pojawiło od 1939 roku. I w obliczu tego zagrożenia nasze władze, obóz dobrej zmiany, ale również obóz zdrady i zaprzeństwa, zachowują zagadkowe milczenie. Do momentu, kiedy to ujawniłem notatkę na wiosnę ubiegłego roku, ujawniłem notatkę z rozmowy, jaka miała miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 25 października 2018 roku między panem Tomaszem Jastgerbim, który jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, i ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych w Warszawie do kontaktu z diasporą żydowską. Pan Chodorowicz jest sam członkiem tej diaspory, także tutaj ma ułatwione
zadanie, ale nie chodzi o to. Ta notatka, w tej notatce pan Jarzgiewicz, bo znaczy pan Chodorowicz to sporządził, pan ambasador, on tam rekapituluje to, co powiedział mu pan Jarzgiewicz. A pan Jarzgiewicz mu powiedział tak, strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego nie można podejmować przedsięwzięć publicznych i formalnych. To znaczy czego? No nie można przeforsować kompleksowego ustawodawstwa, które tym żydowskim roszczeniom nadawały pozory legalności. I tu strona amerykańska taktownie rozumie. Natomiast powiada pan Jadwiernik, to nie stoi na przeszkodzie, to nie jest żadną przeszkodą, żeby w tej dziedzinie nastąpił istotny postęp. No i wyjaśnia, co rozumiem przez istotny postęp, mianowicie przejście do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. No tu już nie można mieć żadnych złudzeń. Tu już nie można mieć żadnych złudzeń. No i głuche milczenie było, które ja pamiętam, konferencję prasową tam na korytarzu w tych kuluarach sejmowych. Czytałem treść tej notatki, znaczy fragmenty istotne tej notatki. Stało przede mną chyba z 10, jak nie więcej, jak nie kilkanaście kamer telewizyjnych. Wszystkie są nagrywały. A potem się nie ukazało ani jedno słowo, więc widać, że ktoś tam surdynę nałożył na te informacje. W związku z tym napisałem taki projekt ustawy antyroszczeniowej. On się bardzo krótkie, trzy artykuły, więc mogę Państwu to zacytować dosłownie. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów, a więc konstytucyjny organ państwa, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Bo jednym może zadośćuczynić, ale tym nie. Punkt drugi, obowiązek złożenia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi. Kto wbrew zakazowi wynikającemu z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do zadośćuczynienia roszczeniom, o których mowa w punkcie pierwszym, albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. Ma brzmienie takie, kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec innego państwa albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł 3 ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ta ustawa nie zabezpieczałaby nas w 100% przed tymi roszczeniami, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie. Bo rząd miałby bardzo dobrą wymówkę, żeby się nie wdawać w żadne negocjacje. 10 lat więzienia, przymierzakty. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do tegorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, puszczając w ruch wszystkie możliwe możliwości na terenie amerykańskim, to znaczy obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, czyli Polonię. Rząd musiałby się w to zaangażować. I gdyby się udało postawić tego typu ostrzeżenie wobec każdego kandydata na prezydenta, że jeżeli nie obieca publicznie uchylenia tej ustawy, ja wszystko jedno jak to zrobi, ale że będzie tutaj próbował ją uchylić, to niech nie liczy na polskie głosy. Czy to może podziałać, czy nie? Proszę Państwa, ile tych polskich głosów może być? Przy mobilizacji zakładam. No, trochę tam na ten temat nie musimy się domyślać tak w 100%, bo trochę na ten temat mamy informacji. Otóż w 1997 roku ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO
zebrał 9 milionów podpisów obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia. 9 milionów głosów nikt nie może zlekceważyć, nikt, zwłaszcza w roku wyborczym, nawet połowy tej liczby. Więc może to mieć swój ciężar na drugim roku wyborczym, bo potem już nie. Ale moglibyśmy doczekać w ten sposób. Mieliśmy cały rok, ponad rok, półtora roku na przygotowanie takiej operacji. No teraz już jest dosyć późno, bo jest marzec, a wybory są w listopadzie. No ale jeszcze można by. Ale. No ja nie miałem żadnej siły przebicia, żeby tę ustawę wprowadzić do Sejmu. Bo jeszcze nie było konfederacji w Sejmie. Żeby projekt ustawy wprowadzić do Sejmu skutecznie, to trzeba przynajmniej 15 posłów, którzy go poprą. Więc tego mojego nikt nie poparł, ale pan poseł Rzymkowski, wtedy z klubu Kukiz 15, napisał podobny, trochę dłuższy, ale podobny projekt ustawy antyroszczeniowej. I klub Kukiz 15, a 25 posłów, więc ten projekt trafił pod obrady Sejmu. I 19 lipca ubiegłego roku był głosowany i został odrzucony głosami obozu dobrej zmiany. Tylko trójka posłów się wyłamała z dyscypliny, a obóz zdrady i zaprzaństwa wstrzymał się od głosu. To był tak się ustawa została odrzucona. A pan poseł Rzymkowski, bo klub Kukiz 15 się rozleciał, pan poseł Rzymkowski został wpisany na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. No, a jak został wpisany, to powiedział, że ta ustawa jest niepotrzebna, w ogóle bez sensu. O, takie miał wpisowe, rozumiem. Takie miał wpisowe. No i po tym wszystkim Roty Niepodległości, tam inne organizacje o profilu narodowym, podjęły akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy antyroszczeniowej. I w styczniu udało się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów. I ten projekt się w Sejmie znalazł. A z projektami obywatelskimi jest tak, że marszałek Sejmu w ciągu 3 miesięcy najdłużej musi poddać go pod głosowanie. Musi. Gdybym był doradcą Prawa i Sprawiedliwości, to bym doradzał, żeby jak najszybciej ten projekt poddali pod głosowanie, jeszcze na przełomie stycznia i lutego. Dlaczego? Myślę, że on tak jak i poprzednio zostałby odrzucony. Ale luty, marzec, kwiecień, przez 3 miesiące, to może by ludzie zapomnieli już o tym. Ale jeżeli będzie głosowany w kwietniu, no to już tylko kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi, przed pierwszą turą. I ludzie mogą o tym nie zapomnieć, zwłaszcza, że ponad 200 tysięcy ludzi złożyło te podpisy. A 200 tysięcy ludzi to może stanowić języczek uwagi tych wyborów. Dlatego mówię, że pan prezydent Duda, który może być zapytany i może być pytany, właśnie powinien być pytany, co zrobił, żeby to niebezpieczeństwo od Polski oddalić. Odpowiedź brzmi nic. Nic. Zilustruję to przykładem, ja to powtarzam, tam niektórzy się nie cierpią, ale to wiecie Państwo. Przez cały rok kościelny w kościołach jest w każdej niedzieli czytana Ewangelia. Na każdą niedzielę taka sama. No jakoś nikt nie mówi, że to się powtarza. No powtarzam, ja też się powtarzam. Tym bardziej chcę się powtórzyć, że pan prezydent Duda na jednym ze spotkań przedwyborczych przechwalał się, jak to on broni interesów państwowych Polski. No to zilustruję to przykładem, jak broni. W listopadzie 2018 roku pan prezydent Duda został przyjęty w Białym Domu i odbył 20-minutową rozmowę w 4 oczy z prezydentem Trumpem. Tego samego wieczoru w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. I pan prezydent był na tym przyjęciu.
I przez jednego z uczestników, to wiem, wiecie, został zapytany, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy w cztery oczy sprawa ustawy 407 została poruszona, czy nie. Pan prezydent powiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie. Odpowiedział, dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Bo tak to wygląda. Także tak wygląda konfrontacja przechwałek pana prezydenta z rzeczywistymi jego dokonaniami. Więc pana, te niewygodne pytania mogą się pojawić i powinny się pojawić, bo to już nie są żarty, tu idzie o życie. No i jeśli by się pojawiły, a pan prezydent nie wykombinowałby do tamtej pory jakiejś takiej zadowalającego wykrętu, no to mogłoby to się skończyć. Tym bardziej, że strona amerykańska rzeczywiście zachowuje się bardzo taktownie. Z którego to powodu na mnie spada ostrze krytyki. Bo ja, zgodnie z tym, co tam ustawa 407 ustanowiła, wiem, że sekretarz stanu ma 18 miesięcy na przedstawienie kongresowi raportu w sprawie tej, jak Polska zadośćuczyniła tym roszczeniom. Termin ten upływał z końcem października ubiegłego roku. No i ja tak mówię, że do końca października sekretarz stanu powinien ten raport kongresowi przedstawić. On nie przedstawił. No i wszyscy mówią, no nie wszyscy, na szczęście, ale bardzo wielu ludzi mówi, no co, ugarzył i tak dalej. No mnie, że to jest moja wina, że nie przedstawił. Nie sądzę, żeby to była prawda, że to ja aż tak bardzo wpływowy nie jestem, żeby tu wpływać na decyzję sekretarza stanu. Myślę, że jest inna przyczyna. Że horyzont roku wyborczego, o którym mówił pan Jazbierki, został rozciągnięty trochę również na wybory prezydenckie. I że dopiero po tych wyborach, kiedy się wyjaśni, kto zostanie prezydentem, no to wtedy się zacznie. To wtedy się zacznie, już żarty się skończą, zaczną się schody. Dlaczego mówię, że żarty się skończą? Dlatego, że jak Kongres Stanów Zjednoczonych może zareagować na ten raport? Częściowo to wiemy. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku 88 senatorów na 100 podpisało się pod listem do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, żeby zastosował wobec Polski, cytuję, śmiałe kroki. Śmiałe kroki nie zapowiadają żadnych pieszczot, to chyba jasne, tylko jakieś takie działania dotkliwe. I nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła inne stanowisko niż Senat. Zwłaszcza w sytuacji zagadkowego milczenia polskich władz. No ale kiedyś ten brzuch pęknie. No i wtedy, ale to może być za późno. To może być za późno. Także jak Państwo widzicie, nasze problemy nie zakończą się bynajmniej z chwilą wyboru jakiegoś kandydata na prezydenta państwa, tylko dopiero się zaczną. Dziękuję bardzo. Żeście mnie Państwo cierpliwie słuchali. No i teraz w naturalny sposób przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Teraz Państwo macie głos, a ja będę się odnosił do tego, co Państwo powiecie. Proszę bardzo. Jedno takie może spostrzeżenie. Wczoraj byłem na spotkaniu w Chełmie z kandydatem na prezydenta, panem Posakiem, to zresztą też o to samo go pytałem, bo nasza ulubiona partia, uświadomiona klasowo partia Razem, wczoraj zdaje się w godzinach przedpołudniowych puściła do internetu komunikat, jakoby będą zgłaszać ustawę o, no jak to oni określili liberalizacji prawa aborcyjnego. Ja raczej powiedział, że to zaostrzenie. No. Mhm. No tutaj jeszcze
dodatkowy taki można powiedzieć żarcik, bo pan powiedział, że pan lubi takie śmiesznostki, to powiem, że to jest dokładnie 80 lat potem, kiedy chorąży pokoju i ojciec narodów Józef Stalin podpisał rozkaz o wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu. Także nie ma przypadków, są tylko znaki. No ale chciałem zapytać, jaka jest pana opinia na ten temat? Proszę bardzo. To w jaki sposób? Potem pan, ja odpowiem od razu na to pierwsze. Dwa pytania łączące się. Jaka jest pana opinia na ten temat i czy to wpłynie na przebieg kampanii wyborczej? To jest pierwsze pytanie. Tak, to pozwoli pan, że odpowiem najpierw na to pierwsze. Czy wpłynie? No każdy, kampania polega na tym, że wszyscy kandydaci, jak to powiedział kiedyś taki zapomniany dzisiaj poeta Józef Ozmian-Michalski, wędzą swoje półwięzki ideowe i tam próbują przywabić tych wyborców swoimi półwięzkami ideowymi. Każdy oferuje to, co ma. Wielce czcigodny Robert Biedron nie ma nic innego niż to. Więc oczywiście będzie kokietował tym pomysłem i być może, że będzie pewien rezonans, bo dzisiaj na przykład jest, znaczy już może się skończyła, w Warszawie tak zwana manifa feministki przeciw klimatowi i kapitalizmowi, bo pewnie jest zresztą takim hasłem. Jak zmieniać ten klimat, to bardzo niegrzeczny jest, naprawdę. Skaranie boskie z tym klimatem. Jaki mój stosunek do tego, do tej sprawy jest? No ja w 91 roku, kiedy po raz pierwszy tam była debata na temat aborcji, napisałem projekt ustawy, który się składał z jednego zdania. Dodatkowego paragrafu do artykułu 148 Kodeksu Karnego, który mówił o zabójstwie człowieka. I ten paragraf dodatkowy brzmiał następująco. W razie zabójstwa dziecka jeszcze nieurodzonego sąd może podżegacza uwolnić od kary. Ta ustawa była i surowa, i humanitarna jednocześnie. Dlaczego? Surowa była dlatego, że traktowała aborcję jako zabójstwo człowieka. No tu nawet do kary śmierci łącznie, no wtedy już nie było, nie wiem, była jeszcze kara śmierci. A w każdym razie bardzo poważne konsekwencje. Więc surowa była. Ale jednocześnie humanitarna, bo otwierała pewną furtkę dla nieszczęśliwych kobiet. Bo w tym przestępstwie, znaczy żadna kobieta sama sobie aborcji nie robi, tylko namawia kogoś, żeby jej ten zabieg przeprowadził. Więc z punktu widzenia prawnego jest podżegaczem. Podżegacz podlega takiej samej karze jak sprawca. Ale często jest tak, że taka kobieta jest po prostu zaszczuta przez swoje otoczenie. I no z tego powodu się decyduje na dzieciobójstwo. W tej sytuacji wymierzanie jej kary byłoby moim zdaniem małkim okrucieństwem. Ale tego w każdej sytuacji się w ustawie nie przewidzi. W związku z tym trzeba sądowi dostarczyć możliwości, żeby na podstawie oceny konkretnego przypadku mógł podjąć decyzję. Od winy, nie tylko od kary mógłby uwolnić tego podżegacza. No oczywiście nie weszło to w życie, bo żadnego programu przekupstwa tam nie było. No i mamy tak zwany kompromis aborcyjny. To znaczy, aborcja nie jest traktowana jako dzieciobójstwo, a jeśli nawet, to jako takie zabójstwo uprzywilejowane. Kary są mniejsze i tam są pewne okoliczności, które ją uzasadniają. Jak powiem, może to wpłynąć na wynik wyborczy pana Biedronia, bo jeżeli inni kandydaci z takim programem nie wystąpią, no to niewątpliwie ci wyborcy, którzy się opowiadają za
rozszerzeniem prawa do aborcji, mogą pana Biedronia poprzeć. No to niewiele, bo on nam obiecuje, bo to, że możemy tam, będziemy mogli trwać. To wykonywać sobie zabiegi, to jest, to może i tam przez mile dla niektórych, ale nie jest takie bardzo pożyteczne dla państwa i dla społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wskaźnik dzietności w Polsce już teraz wynosi 1,3. Tymczasem dla zapewnienia reprodukcji prostej, to znaczy nie żeby tam się liczba ludności zwiększała, tylko żeby się utrzymała na tym samym poziomie, to jest potrzebny wskaźnik 2,5. Więc jeżeli jeszcze ten program pana Biedronia by został zrealizowany, to bardzo możliwe, że ten wskaźnik się obniży jeszcze bardziej od tego niskiego. No to takie mogą być następstwa. Drugie pytanie. Ja za to. Ale bo pan jeszcze miał drugie. Także, bo pan nie jest... Zgłoszone. Tak. Proszę? Było zgłoszone wcześniej. No to... Drugie pytanie chciałem zadać. Ja jestem studentem historii. Chciałem zadać pytanie. Może by pan kilka słów mógł powiedzieć, co pan sądzi na temat rewolucji francuskiej? O, to wie pan, no jakby tu powiedzieć, już dzisiaj rozmawiałem tu z jedną panią z okazji Dnia Kobiet i ekskuzowałem się, że żadnych życzeń jej nie składam, dlatego, że nie uznaję świąt ustanowionych po rewolucji francuskiej, z wyjątkiem świąt narodowych. A to nie jest święto narodowe. Rewolucja francuska doprowadziła do obalenia monarchii, która trochę tam na to zasługiwała, powiedzmy sobie szczerze. Ale no, sprawdziła jeszcze większy chaos, bo jakie były następstwa rewolucji francuskiej? No, straszliwy terror, straszliwy terror. Jest taka praca doktorska francuskiego naukowca na temat powstania w Wandei. Ciekawa rzecz, że tam w Wandei nie żadni arystokraci, tylko chłopi wystąpili przeciwko rewolucji. Chłopi. No i na tych chłopach zostały, i on tam to skrupulatnie opisuje, zostały wypraktykowane wszystkie, dosłownie wszystkie formy ludobójstwa, z którymi zetknęliśmy się w czasie II wojny światowej, łącznie z truciem gazem. Próbowano, ale nie udało się. A i udało się, jak to? Na barkach takich dymem ich tam trudno, tych chłopów, jak ich złapali, to ich dymem truli. Skutecznie, udało się. Także wszystkie, no, o skali okrucieństwa świadczy chociażby taka okoliczność, że oficerowie rewolucyjni zdzierali skórę w ten sposób tych swoich ofiar. Wyprawiali ją i sobie spodnie robili. Takie obcisłe. Ilse Koch robiła to w Buchenwaldzie, tu za to nie została kara śmierci. No dokładnie. A czy ona spodnie? Nie, tylko abażury robiła. Ale też ściągała skórę, zwłaszcza taką, która jakieś efektowne tatuaże miała. To robiła Ilse Koch. Także wszystkie te praktyki zostały wtedy już przetestowane. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, czy jest pan członkiem Konfederacji? Nie. Nie jest pan. Także pan pana posła, pana wie, to... Bardzo dawno, ale bezskutecznie. Bezskutecznie. Tak. Szkoda, tak. A na kogo pan by głosował? No na kandydatów. Głosowanie jest tajne. Nie, nie. Proszę pana, no odpowiem, bo to anegdotką tak, jeśli pan pozwoli. Kiedy w 1919 roku tam konferencja w Wersalu miała się rozpocząć, pokojowa, no to już różne delegacje, ale proszę usiąść, różne delegacje tam już przybrały, wszystkie czekały na przybycie prezydenta Wilsona. To nie zaczyna się bez gospodarza. Prezydent Wilson tam miał najwięcej do powiedzenia. No i żeby się nie nudzić, to zapraszali się nawzajem na przyjęcia. I również Polski Komitet wydał przyjęcie, zaprosił wszystkich tam, między innymi greckiego premiera Venizelosa. No i podczas tego przyjęcia jeden Polak, już w dobrym chmielu,
podszedł do tego Venizelosa i go zapytał, jak jego zdaniem Polska powinna postąpić w sprawie ukraińskiej, od trwałej walki z Ukraińcami o Lwów wtedy. Venizelos nie miał pojęcia, Lwów, co to jest i tam jacyś Ukraińcy, nie miał o tym pojęcia, ale uznał, że nie może zostawić swojego rozmówcy bez odpowiedzi, więc podniósł palec gestem mentorskim i powiedział tak, w tej sprawie, jak zresztą w każdej innej, należy postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. No to ja też tam będę próbował postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. Proszę bardzo, pan, a potem pan. Panie redaktorze, chciałbym pana zapytać, czy zgodzi się pan z moją opinią, że przynależność Polski do Unii Europejskiej jest niezgodna z konstytucją, a mianowicie z artykułem 13 tej konstytucji, który zabrania działalności na terenie Polski partii i organizacji o charakterze komunistycznym, faszystowskim, a przecież Unia Europejska z Altiero Spinelli, z Białą Księgą, z manifestem Ventotene, który jest, że tak powiem, kluczowym dokumentem dla Unii Europejskiej, to przecież czysta komuna. Jak pan się do tego odnosi? No, wie pan, zgadzam się, to rzeczywiście manifest Ventotene, jest to manifest komunistyczny, a ten Spinelli był działaczem partii komunistycznej, zresztą dlatego został aresztowany i tam Ventotene właśnie odbywał no, karę chyba, tak, albo nawet do obóz odosobnienia tak zwane. W Unii Europejskiej, znaczy w państwach członkowskich Unii Europejskiej działają partie komunistyczne. A skoro działają, no to pewnego dnia, przynajmniej teoretycznie, pewnego dnia mogą wygrać. Pewnego dnia mogą wygrać. Konstytucja zabrania. Na tydzień 13. No, zabrania. Wie pan, to w konstytucję wpisuje wiele rzeczy nie po to, żeby ich przestrzegać, tylko po to, żeby było ładnie. No i to jest taki ten, żeby było ładniej. Mało tego, to jest bardzo wygodny przepis, bo wszystko zależy od tego, kogo uznamy za faszystę. I można go tam obsadzić, wie pan, zakazać, zamknąć, wyłączyć mu prąd i tak dalej. Tylko dlatego, że go uznamy za faszystę. Tego typu przepisy, no, przeważnie bywają albo lekceważone, albo nadużywane. No, tak, nawiasem mówiąc, nie tylko w Unii Europejskiej. W 1990 roku przyjechał do Warszawy Milton Friedman na nasze zaproszenie. Laureat Nagrody Nobla, tam reprezentant Szkoły Chicagowskiej w ekonomii. No i opowiadał nam, że chyba w 1985 czy 6 roku, dokładnie nie pamiętam, poszedł do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie i poprosił program amerykańskiej partii komunistycznej z lat 20. I ze zgrozą przekonał, z przerażeniem, że wszystkie punkty tego programu zostały zrealizowane w Stanach Zjednoczonych, nie tam w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, jak mówię, działają partie komunistyczne i działają partie chrześcijańsko-demokratyczne. I warto zwrócić uwagę, na przykład w Holandii, to wszystkie takie pomysły, które u nas tam pan Biedroń i tam tacy, to tam Chadecja przeforsowała. Chadecje współczesne to są takie ugrupowania eurosolidarne. My też jesteśmy komuna, tylko taka lepsza, tylko taka cywilizowana, ale my też. Także no jest coś takiego. Ja oczywiście zgadzam się, mało tego, powiem tak, że obecnie przez Europę i Amerykę Północną przewala się rewolucja komunistyczna. Tylko, że wielu ludziom się zdaje, że to tak nie jest, ale tylko dlatego im się tak zdaje, że ta rewolucja jest prowadzona według innej strategii, którą my poznaliśmy. My się poznali strategię bolszewicką, a teraz jest według strategii zaproponowanej przez Antoniego Gramsciego, takiego włoskiego komunisty, jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku.
Gramsci postawił na, jako główne pole bitwy rewolucyjnej, postawił na sferę ludzkiej świadomości, czyli kulturę. I z tym mamy teraz do czynienia. To ona też się, bo najpierw był etap umysłów. W 1968 roku się wtedy zaczęło. Od czego się zaczęło? Zabrania się zabraniać. A teraz, kiedy wkraczamy w etap surowości, to co jest? Zabrania się nienawiści. A kto jest nienawistnikiem? No ten, który nam się nie podoba. Tak, to wszystko jest jak się należy. Ale to jest trochę tak. Przy pozorach łagodności ta strategia jest gorsza, bo jest podstępna. Podstępna, bo ten bolszewicki terror, no to nic przyjemnego, chyba ktoś to doświadczy na własnej skórze, to wie. Ale ma jedną zaletę. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. Przecież to trudno, żeby ktoś nie zauważył, musiałby być bardzo mało spruszczający. I czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie, ale myśli cały czas po swojemu. Czasami nie przeżyje tego, czasami wychodzi taki poobijany, że już ma dosyć wszystkiego. Ale myśli cały czas po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany, on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko naprawdę. Dlatego ta strategia jest groźniejsza w skutkach. Proszę bardzo. Pana Hansa G., który kilka lat temu zwyzywał naród polski oraz stwierdził, że jest zdeterminowanym faszystą, nazistą i nienawidzi nas wszystkich i sąd go uniewinnił. Teraz sprawa ma trafić do Sądu Najwyższego. Jak pan przewiduje, jaki będzie wyrok? Czy to jest kolejna walka o tą praworządność, o której pan mówił przed chwilą? Dziękuję. No, wie pan to, ja bym nawet nie na kart praworządności to składał, chociaż oczywiście walka o praworządność musiała do tego przyczynia. Natomiast wydaje mi się, że to jest kolejna ilustracja utraty, stopniowej utraty przez Polskę kontroli nad Gdańskiem, nad wolnym miastem Gdańskiem. Bo widać wyraźnie, że przy mocy niezawisłych sądów pewne formy kontroli, pewne formy dyscypliny takiej obywatelskiej mogą zostać całkowicie, jeśli nie zlikwidowane, to bardzo poluzowane. I ten wyrok się tu znakomicie w to wpisuje, a w Sądzie Najwyższym to zobaczymy, jaki skład będzie to rozpatrywał, tak, bo no, teraz mamy do czynienia, faza walki o praworządność weszła, już doszła do tego, że jedni sędziowie podważają legalność innych sędziów. Jeszcze tylko brakuje, żeby się wyaresztowali nawzajem. To zresztą nie byłoby takie złe, bo to jakby się nawzajem wyaresztowali, to mamy opcję zerową. I po prostu tam budujemy wymiar, może by nawet lepszy był. Ja to w ogóle uważam, że to, co się dzieje, to znaczy mamy do czynienia z dwiema sytuacjami patologicznymi w tej dziedzinie. Patologiczna sytuacja z jednej strony polega na tym, że sędziowie w ciągu ostatnich 30 lat wyemancypowali się z jakiejkolwiek zależności od jakiegokolwiek organu państwowego. Państwo im tylko płaci. Nic nie mówią. Oni mogą dokazywać, jak chcą, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co wyprawiają. W Konstytucji jest zapis o zwalczaniu ideologii faszystowskiej. A to jest, tak, ale to wie pan, no, jak ktoś mówi, że on tam kogoś nienawidzi, no to pytanie, czy to działa w granicach wolności słowa, bo jak nienawidzi, jeśli to prawda, no to może chyba to powiedzieć. Ja, wie pan, mówię serio, to nie jest tak, że taka deklaracja jest, ma charakter przestępczy. Może mieć, ale nie musi, bo
Przestępstwem, zgodnie z tym, co kodeks karny mówi, jest nawoływanie. Ale on może powiedzieć tak, ja was nienawidzę, ale nikogo nie nawołuję, żeby szedł w moje ślady. No i wtedy nie popełnia przestępstwa. Ja nie znam treści tego, wie pan, orzeczenia, więc nie będę się tu tak kategorycznie wypowiadał, bo powiem, no jest coś niepokojącego, że tego typu deklaracje ktoś tam składa i tak dalej, ale to nie on jeden. Dlatego, że no teraz jest taka moda, żeby, no nazwijmy to, krytykować naród polski, państwo polskie i tak dalej. Jest taka moda. Za to się dostaje różne tam nagrody, Oscary, albo w każdym razie się liczy na to, że się dostanie i tak dalej. Więc jest coś takiego, że niektóre środowiska na szkalowanie, bo to tak trzeba nazwać, narodu polskiego próbują tam jakoś zaistnieć i poprawić sobie swój prestiż. No i pieniądze też, ale nawet i bez tego tylko poprawiają sobie swój prestiż. Jeśli chodzi o ten, więc mamy do czynienia tu z patologią, tak jak powiedziałem, z jednej strony, z drugiej strony to, co rząd robi, to jest próba przejścia na ręczne sterowanie sądami. To też jest niebezpieczne, bo nie ma takiego rządu, który by się uchronił przed pokusą nadużycia tego dla celów partyjnych czy tam politycznych. Dlatego ja uważam, że konieczne jest, żeby na sędziów ukręcić tęgi bat. To jest konieczne, bo się rozdokazywali. Natomiast ten bat trzeba włożyć w ręce, nie w ręce rządu, tylko w ręce obywateli. Na czym to polega? Na tym, że sędzia mianowany przez prezydenta korzysta ze wszystkich gwarancji niezawisłości z wyjątkiem jednej. Z wyjątkiem nieusuwalności, ale nie powinien być tu zagrożony od strony rządu. Tylko każdy sędzia co 5 lat, to można by powiązać z wyborami prezydenckimi, każdy sędzia co 5 lat powinien poddać się w swoim okręgu sądowym weryfikacji. To znaczy obywatele uprawnieni głosowaliby, czy ten sędzia ma zostać na stanowisku, czy nie. I jeśli by nie uzyskał przynajmniej bezwzględnej większości głosów, wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwołania. Musiałby przedstawić o sobie przynajmniej 2 informacje. Jeśli by chciał więcej, to proszę bardzo, ale przynajmniej 2 by musiał. Jak długo trwało postępowanie u niego w sprawach przez niego prowadzonych? Od otwarcia przewodu sądowego do wyrokowania. I drugą informację, ile wyroków mu uchylono w drugiej instancji. Wtedy obywatele by mieli przynajmniej rozeznanie co do charakteru pracy tego człowieka. To by wymagało zmiany konstrukcji, usunięcia tej nieusuwalności jako jednej z gwarancji. Myślę, że po 30 latach już by wszyscy się nauczyli czegoś. Z punktu widzenia demokracji, ja muszę powiedzieć, że ja tam nie jestem ultrasem demokracji, ale się tylko bawimy. Skoro obywatele mogą sobie wybrać prezydenta, senatora i posła, to dlaczego nie mogą weryfikować sędziego? Przecież z punktu widzenia interesów obywatela jest to znacznie ważniejsze. Wpływ na obsadzanie takich stanowisk, bo taki jeden z drugim obywatel z prezydentem się może nie zetknąć przez całe swoje życie. Z posłem się może nie zetknąć, z senatorem, a z sędzią to się zetknie. Albo jako przestępca, albo jako ofiara przestępstwa, albo jako uczestnik postępowania cywilnego. No to z jego punktu widzenia wpływ na obsadzenie tego stanowiska jest znacznie ważniejszy. Na przykład, nie mówię, żeby odbierać obywatelom prawo wybierania prezydenta, nie, ale skoro już mamy, to dlaczego nie rozszerzyć tego uprawnienia? I wtedy sędziowie by czuli nad sobą bat,
i zachowywali się przyzwoicie, bo to pod tym względem za komuny było lepiej. Bo sędzia, widząc jakiegoś oskarżonego albo stronę w procesie cywilnym, nigdy nie był pewien, czy ten człowiek nie ma jakichś sekretnych powiązań z bezpieką albo z partią. Więc na wszelki wypadek zachowywał się przyzwoicie. Na wszelki wypadek zachowywał, no, chyba że dostał rozkaz, żeby tam mógł przylutować piękny ruch, o, to wtedy już tam. Chociaż też nie wszyscy. Miałem takiego, znaczy nie wiem, co teraz się dzieje, kolegę na studiach, kolegę Andrzeja Mogielnickiego, który był sędzią w Puławach. Bo teraz już jest w tym wieku emerytalnym, ale są sędzią w Puławach i w stanie wojennym. Ku powszechnemu zdumieniu uniewinnił oskarżonego, który kolportował takie karykatury Brezniewa. To partia tam się strasznie strzeżyła i tak dalej, bo strzeżyła, a on go nie widział. No, ja go pamiętam jako bardzo przyzwoitego człowieka, tego Andrzeja Mogielnickiego. Także wcale mnie nie zdziwiło, że to właśnie on tak zrobił. Ale to był człowiek odważny, mimo że tam bez kontradacji, ale odważny. Także tak to wygląda. A inni w Gdyni na przykład trzech sędziów, takiej pani, w stanie wojennym, takiej pani Ewy Kubasiewicz, przylutowało 10 lat więzienia za jedną ulotkę. Jedną ulotkę, jedną sztukę. I jeden z tych sędziów to oficerowie byli marynarki wojennej, bo to sąd marynarki wojennej. Jeden z tych sędziów potem przyznał, że wykonywał polecenie kontradmirała Ludwika Janczyszyna. To skurwysyn po prostu. I tacy są. I tacy są. Dlatego trzeba bat na nich rzeczywiście ukręcić. No i to tyle. Proszę bardzo. Proszę pan. Pan. Dobry, panie Bratkowski, ja mam dwa takie krótkie pytania. Jedno, bo teraz jest epidemia koronawirusa, ja bym chciał się spytać, czy to jest pana zdaniem na przykład taki wirus wojskowy, broń biologiczna, czy jakiś taki wirus korporacyjny? Tak, przypuszczam, nie, no, przypuszczam, że był jakiś wypadek przy pracy, dlatego że jeden z czytelników nadesłał mi właśnie takie dokumenty zeskanowane, z których wynika, że ten koronawirus był opatentowany i to parę lat temu. Właśnie ja chciałem powiedzieć, czy to nie jest tak, że na przykład żeby nie wiem, osłabić Chiny, albo na przykład małych przedsiębiorców, no bo dla wielkich przedsiębiorstw to nie będzie zbyt jakiś... Myślę, proszę pana, że nie, że celem tej kampanii, bo to jest bardzo dziwne, bo tak przysłała mi list taka czytelniczka, która mieszka na północy w Lombardii. I powiada tak, u nas, bo koronawirus, w związku z tym kościoły są pozamykane, no bo żeby się nie dali. Ale bary, restauracje i galerie handlowe są otwarte. Ona napisała do diecezji. Czy ten koronawirus kościelny to jest groźniejszy od tego galerijnego i barowego? Jak to jest? No i nikt nie był w stanie udzielić się odpowiedzi. To taki koronawirus to jest znakomita okazja do tresury. Bo obywatele tutaj już ćwiczy się na nich areszt domowy pod pretekstem kwarantanny. Ćwiczy się na nich areszt domowy, ale to jeszcze, to też jest niebezpieczne, bo to trzeba tu dmuchać na zimne. Natomiast pojawił się postulat Światowej Organizacji Zdrowia, żeby w związku z epidemią koronawirusa odejść od obrotu gotówkowego. To jest po prostu zapowiedź straszliwej niewoli. Dlatego, że pieniądz gotówkowy to jest jedna z nielicznych już gwarancji naszej wolności. Proszę sobie wyobrazić, że znika obrót gotówkowy, nie ma gotówki. Nie ma pieniądza gotówkowego, wszystko jest na kartę. Po pierwsze, inwigilacja. Wszystko wiedzą. Jeżeli pan na przykład w aptece kupuje lekarstwa, to wiedzą, na co pan jest chory, prawda? Jak pan tam na przykład, to nie wiem, nic nie będę mówił. Ale,
ale no wiedzą, bo tak uzyskują dostęp do tak zwanych danych wrażliwych. No wszystko, preferencje takie, owakie, wódkę pan kupuje, czy tam wino, no to też wiedzą. Tak, tak, wszystko wie pan, wszystko pan wiedzą. Gdzie pan był, co pan robi. Co gorsza, jeśli będą chcieli, to mogą pana wyłączyć w sensie dosłownym. To jest to, co Jan Święty pisał w Apokalipsie. Apokalipsa to takie patetyczne, bo w kosmos wieją się fundamenty światu i nagle nic tego wizowego jest taka wzmianka, że o tym, że jak ktoś nie miał imienia bestii na czole wypisane, to nie to, że tam wpadnie do jeziora ognistego, tylko nie będzie mógł niczego sprzedać ani niczego kupić. Bo to właśnie to jest sytuacja taka. Dlatego pan minister ten Kościński jest zwolennikiem likwidacji obrotu gotówkowego. Ja gdybym się spotkał z panem prezydentem Dudą, to bym powiedział: panie prezydencie, jeżeli pan nie obieca, że pan doprowadzi do dymisji ministra Kościńskiego, to niech pan nie liczy na żadne głosy. Bo to już naprawdę nie są żarty. To już jest niewola, inwigilacja i niewola. Nie, moim zdaniem nie wolno tego dopuścić. A tu pretekst jest taki, jak to w tym, bo peretka Baron Cmeński jest taka, państwo wiecie, tam taka aria, wielka sława to żart, książę płazna jest radna, złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk, a do rączki nie myka. Jeszcze drugie pytanie, jeśli pan pozwoli, teraz się znowu usłyszę o agencie Tomku, ja bym chciał wiedzieć, co pan o tym myśli, czy to jest, o co chodzi, czy to są jakieś stare partyjne rozgrywki? Nie, nie partyjne, po prostu bezpieczniacy się zbiszowają. Ale Tomek się zbiszowali, on rzeczywiście narobił jakichś malwersacji tam w fundacji, nie pamiętam jak ona się nazywa. I jak zobaczył, że był tam grunt się pali pod nogami, to przyznał się, jak to kazano mu tam oszkalować Aleksandra Kwaśniewskiego, prawie Wilwy w Kazimierzu nad Wisłą. Licząc na to, że to zawsze może potem powiedzieć, a to jest, ja niczego tam nie zmalwersowałem, tylko doświadczyłem na sobie politycznej zemsty. No, zwłaszcza jak na jakiegoś postępowego sędziego trafi, to może przyjąć to do wiadomości. Także powiem tak, że ja nie mam dobrego zdania o tajnych służbach. Między innymi dlatego, że sam, już w tak zwanej wolnej Polsce, bo tam OSB nie mówię, w latach 70. miałem dwie sprawy operacyjnego rozpracowania. To ale to komuna była jedna. A w 2012 roku miałem kolejną sprawę operacyjnego rozpracowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się, to się dowiedziałem później, z opóźnieniem, że razem z Waldemarem Mysiakiem i profesorem Jerzym Robertem Nowakiem planowaliśmy coś tak okropnego, że nawet między sobą zapowiadaliśmy to w tajemnicy. I tylko energiczna akcja Agencji Bezpieczeństwa zapobiegła temu czemuś, nie bardzo wiadomo czemu, ale na pewno czemuś okropnemu. Rozumiem, że pieniądze, którymi się podzielili, już były prawdziwe. Ale ja rzeczywiście, potem jak się dowiedziałem o tym, to zaraz mi się to wszystko skojarzyło. Już takie dwie sprawy operacyjnego rozpracowania za góry i doświadczyłem, że tak powiem, rozpoznałem takie różne symptomy, jak to wygląda. Jak człowiek jest osaczany przez takich różnych jego myśli. I tutaj też tak było. Też tak było, bo na przykład pojawiła się w internecie taka fałszywka w postaci mojego rzekomego zobowiązania do współpracy z SB. I opatrzona pieczęciami lubelskiego tu Instytutu Pamięci Narodowej, więc ja dzwonię do dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, czy on o tym wie. Mówię tak, a tutaj w sieci krąży taki dokument, opatrzony waszymi pieczęciami, czy pan o tym wie. A on mówi, czy może mi pan przesłać? On mówi, proszę bardzo. No przesłałem.
Po godzinie oddzwonił do mnie, mówi, to jest fałszywka. Dlatego, że tam są takie pieczęcie. Po pierwsze, papier jest nie nasz, tylko warszawski. A po drugie, tam są takie pieczęcie, których my nie używamy i które nie były używane akurat w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie. No to ja mówię, czy pan jest, może to mi na piśmie dać. Tak, proszę się zwrócić, to my tu panu to przedstawimy na piśmie. No i tak się stało. No to ja z tym pismem, ja jeszcze w tym piśmie włożył i zawiadamiam prokuraturę w Lublinie, bo popełnienie przestępstwa, sfałszowania dokumentów. Ja z tym pismem z Instytutu Pamięci Narodowej idę na policję. No, że tu przyszedł. I wcześniej się skontaktowałem telefonem z holenderskiego serwera, który został opuszczony. Z administratorem tego serwera. A ten mówi, ja znamy IP tego komputera, ale nie możemy panu powiedzieć, to możemy policji albo prokuratorowi, panu nie. No to podziękowałem za informację i idę do policji i mówię, dostarczyłem całą dokumentację i tak dalej. Minęło pół roku, zostałem wezwany na przesłuchanie ja. Na okoliczności, które były w tych dokumentach dostarczonych im. No ale dostałem wezwanie, ile przesłuchali mnie i znowu cisza. I dostaję z prokuratury decyzję, postanowienie o umorzeniu śledztwa z powodu niemożności dotarcia do administratora serwera. Ja mówię, jak to? Ja się z nim skontaktowałem w ciągu minuty, a wy przez rok nie możecie? Proszę nie wtrącać się w nie swoje sprawy. A tam miałem odpowiedź, więc zrozumiałem, że po prostu chronią konfidenta, który dostał zadanie, żeby mnie tu oszkalować. I teraz no, nie będą go ujawniali, tylko go chronią. I dlatego powiedziałem w jednym takim przed kamerą, że Agencja Bezpieczeństwa Ewentrycznego to kupa gówna. Na co szef tej agencji przysłał mi list, że tu ja obrażam organy państwowe, podrywam autorytet organów państwowych. Ja mu powiedziałem, proszę pana, ja tylko nazywam to, co wy robicie. Jak wy przestaniecie to robić, to ja przestanę to nazywać. Dlatego nie mam dobrego zdania, no to tak samo CBA. Przecież, proszę państwa, no jest gołym okiem widać kolizję interesów między pracownikami, tymi funkcjonariuszami CBA, a interesem społecznym. W interesie społecznym leży to, żeby korupcja jak najszybciej zniknęła z życia publicznego, a przynajmniej żeby została ograniczona. Wydatnie. Natomiast w interesie CBA, które tylko dlatego istnieje, że jest korupcja, no jest to, żeby korupcja była jak najdłużej. Wtedy posady są premie i to można spadku dzieciom przekazać tę posadę. No to walczą z korupcją oczywiście, bo to, ale tak, żeby jej nie zrobić krzywdy. Tak, żeby jej nie zrobić krzywdy. Więc to, no i nic dziwnego, się sami korumpują. Jakaś pani została oskarżona, że w reklamówkach wynosiła jakieś miliony. No kto upilnuje strażników? Już nie? Proszę bardzo. Pan tam z tyłu. Ja mam takie pytanie. Pan głosił w swoich wystąpieniach, że polska gospodarka jest zablokowana przez trzy czynniki. Oczywiście ja się z tym zgadzam. Natomiast w 1989 roku cały czas jednak ten wzrost gospodarczy mamy na plusie. Na czym polega ten wzrost? Proszę pana, no poza tym, że powiem tak, główną przyczyną jest to, że zwiększył się udział własności prywatnej w gospodarce. To zawsze musi prowadzić do poprawy sytuacji, do poprawy koniunktury. Ale ta koniunktura i ten wzrost, o którym pan słusznie wspomniał, to jest, mogła być jeszcze większa, gdyby w
ten narodowy potencjał nie był zablokowany przez te trzy czynniki. Ja wymienię, bo być może nie wszyscy Państwa wiedzą. Po pierwsze, jest zablokowany przez wadliwy ekonomiczny model państwa, ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka w gronie osób zaufanych. Ja to nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego, czy jest pracowity, pomysłowy, przedsiębiorczy, tam taki rzutki, czy się ryzyka nie boi, czy ma szczęście. I jeżeli ma te wszystkie zalety, no to przeboruje sobie dostęp do rynku i tam odniesie sukces. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby. W związku z tym, że większość społeczeństwa do sitwy nie należy, musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, elektrowym, takie wszystkie te tak zwane strategiczne sektory. Tam sobie na obrzeżach może dłubać coś tam, bo każdy mógłby z czegoś żyć, ale w rezultacie narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Drugim czynnikiem jest biurokratyzacja państwa. Na czym polega biurokratyzacja państwa? No, ustanawia się jakiś nakaz albo jakiś zakaz. Na straży tego nakazu lub zakazu tworzy się urząd, który ma pilnować, żeby to było przestrzegane i utrzymać się z kar nakładanych za złamanie tego. Im więcej takich nakazów i zakazów, tym mniejszy zakres wolności. I to cały czas narasta. No, mamy ilustrację, sztandarowy projekt obozu dobrej zmiany. Wszystkie rządy, wszystkie, nie mówię, że akurat tylko ten, bo i poprzednie też, preferowały rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi biurokracji. I weźmy tu sztandarowy projekt 500+. Przy pewnej tam tolerancji można by uznać, że to jest forma zwrotu podatku. Rząd tam zebrał podatek, ale to masz dzieci, no to ci trochę tam zwrócimy na te dzieci. No dobrze, ale znacznie prostszym rozwiązaniem jest po prostu niepobieranie podatków tej części. Po co go pobierać? No to rzeczywiście prostsze by było, ale ma dwie wady takie rozwiązanie, to prostsze. Po pierwsze, obywatele nie mieliby żadnego powodu do wdzięczności. Rząd tak nie zdzierał z nas skór, no to dobrze, tak powinno być, ale tu nie jest jakaś wielka, nie, jakieś wielkie dobrodziejstwo. A po drugie, i to jest chyba ważniejsze, nie byłoby powodu, żeby tworzyć jakieś nowe struktury biurokratyczne. A tak to trzy od razu. Jedna zbiera pieniądze, druga rozdziela, a trzecia pilnuje, czy tam ktoś nie kradnie. No dlatego właśnie tak. No trzeci ten czynnik blokujący to jest niemiecki projekt Mitteleuropa, który z 1915 roku, on przewidywał utworzenie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej takich niemieckich protektoratów, pozornie niepodległych, ale tak naprawdę to nie, o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. I 1 maja 2004 roku, kiedy 8 państw środkowej Europy, łącznie z Polską, zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, zaistniały polityczne warunki do wprowadzenia w życie projektu Mitteleuropa. I on jest, on funkcjonuje, on działa. To jest trzeci czynnik blokujący narodowy potencjał, bo żebyśmy nawet na głowie stawali, to nasza gospodarka jest uzupełniająca i peryferyjna. I to mamy, no, jak przecież nawet aspiryny nie produkujemy. Pasty do zębów nie produkujemy. No, to nie są jakieś bardzo technologicznie zaawansowane rzeczy, ale nawet i tego nie. Także to jest to znakomity samograj, bo na czym to polega? Jest zablokowany narodowy potencjał gospodarczy. W związku z tym, co bardziej energiczni ludzie
wyjeżdżają za granicę, no bo tu nie mają możliwości rozwojowych i tworzą tam bogactwo tam. Ponieważ tu zostają rodziny, na przykład byłem w Pionkach, gdziekolwiek jestem, zawsze pytam, z czego ta miejscowość żyje, kto tu jest największym pracodawcą, i w Pionkach powiedziano mi, że Pionki żyją z przyzwyczajenia. Bo tam zakłady takie zbrojeniowe, produkcja prochów tam jest rozmaitych, ale to zamówienia wojskowe są niewielkie, w związku z tym, no to są te, bo to ale wegetują. Głównym źródłem pieniędzy dla Pionek to są przekazy z zagranicy. Rodzice są tam gdzieś niekoniecznie w jednym kraju, tylko w różnych często. I dziećmi się zajmuje babcia. I oni na te dzieci przysyłają pieniądze i tam się przemielają w Pionkach, bo i to z tego Pionki żyją. Otóż jaki tu jest samokraj? Proszę. Przysyłają ludzie pieniądze. My za te pieniądze kupujemy zachodnie towary. I to świetnie, prawda? Dobrze pomyślane to jest. Dobrze jest to pomyślane, więc to dlatego jest. To są czynniki. Ja tylko mówię, tak, takie retoryczne pytanie, jak młodym mówię, to na retoryczne pytanie stawiam na koniec. Czy jest możliwe zlikwidowanie tych trzech czynników przy zachowaniu procedur demokratycznych? No, dobre pytanie. Proszę bardzo. Panie redaktorze, zanim zadam swoje pytanie, taki krótki eksperyment myślowy. Proszę sobie wyobrazić, że ma pan sąsiada, który ma psa i codziennie widzi pan przez okno, jak ten sąsiad temu psu za pomocą metalowego pręta zadaje głupie, bezmyślne i niepotrzebne cierpienie, tak żeby tego psa nie zabić, tylko żeby ten pies przeżył do następnego dnia i żeby ten sąsiad mógł się nad tym psem popastwić jeszcze. Ja znam pańskie poglądy na temat praw zwierząt, ja się z tymi poglądami zgadzam, ale chciałbym pana redaktora zapytać, jakie wolnościowe środki zaproponowałby pan, żeby ukrócić tego typu procedery? Proszę pana, no tutaj nie ma dyskusji. Takie rzeczy, takie zachowania mają charakter przestępstwa, są ścigane z urzędu i koniec kropka. No to jest, wie pan, wolność nie polega na tym, że każdy może robić, co mu się podoba. To znaczy może oczywiście, ale granicą tej swobody są prawa innych osób. Tak jak to obrazowo mówi się, że wolność mojej pięści jest ograniczona bliskością twojego nosa. No i tyle. No. Więc tu akurat, ponieważ nie tylko to nie jest wynalazek, że tak powiem, świeży, bo to był taki prawnik Leon Petrażycki, który mówił, że nawet przedmioty materii nieożywionej mają swoje uprawnienia, nie mówiąc już o tam. My w naszej sytuacji trochę to idzie moim zdaniem zbyt daleko. Bo o ile w prawie rzymskim, i to jeszcze do niedawna, za prawem rzymskim zwierzęta były uważane za rzeczy, to teraz już nie są. Wyszła taka specjalna ustawa z inspiracji pani Katarzyny Marii Piekarskiej, z której wynika, że zwierzę to jest istota czująca. Zwierzę to jest istota czująca. Mnie to sformułowanie to się kojarzyło właśnie z panią Katarzyną Marią Piekarską, bo ona teraz już nie, ale kiedyś to rzeczywiście sprawiała wrażenie istoty czującej. Więc tylko pan to w tym kierunku idzie, żeby, no i to zresztą pojawiają się takie, to pan Hołownia nie ma większych zmartwień, tylko czy zwierzęta będą tutaj uczestniczyły w sądzie ostatecznym. Bo myślę, że sąd ostateczny, na przykład z udziałem świn, dostarczyłby każdemu podsądnemu niezapomnianych przeżyć. No, myślę, że to dlatego te zaświaty są takie pociągające, bo to, tak jak Sobrzeńcy mówił, z władzą radziecką nie będziesz się nudził. No to na pewno tak. Proszę państwa, no i oczywiście prawa polityczne.
Bardzo trudno byłoby na przykład wydobyć od kozy opinię jakąś na temat, nie wiem, wysokości budżetu czy deficytu budżetowego. Ona raczej by nam niczego nie powiedziała. Nawet, nie chciałaby nam powiedzieć, mówiąc krótko. Nie dlatego, że nie wie, bo wie, jest istotą czującą, a przynajmniej czuje, ale nie chciałaby nam powiedzieć. Chciałaby to zachować dla siebie. Dlatego musiałby być rzecznik praw zwierząt. I tylko patrzeć, jak taka operetkowa, groteskowa już nawet nie operetkowa posada będzie powołana. Natomiast tutaj, wie pan, wszystkie doktryny, również wolnościowa, powinny być moderowane zdrowym rozsądkiem. No właśnie, teraz gdzie ten zdrowy rozsądek się zaczyna, a gdzie się kończy, gdzie się kończy zdrowy rozsądek, a gdzie się kończy głupota? Jak rozsądzić, gdzie zaczyna się przestępstwo? Proszę pana, przestępstwem jest znęcanie się. Co to jest znęcanie się? To jest stosowanie jakiejś udręki bez widocznej przyczyny. Bo na przykład jak rzeźnik zabija świnię, no to też tam świnia doznaje udręki, tam się boi i tak dalej. Ale to jest przyczyna taka, że chodzi o pozyskanie tutaj żywności. Natomiast jak ten pański sąsiad z opowieści bije psa, właśnie nie wiadomo dlaczego, no to jest znęcanie się. To jest znęcanie się i to jest to stosunkowo łatwe do rozróżnienia wbrew pozorom. Tak jak Machiavelli pisał, bo to on też się zajmował wolnością. I jakie ograniczenia wolności są usprawiedliwione, a jakie nie. I on powiada tak, że usprawiedliwione są ograniczenia wolności takie, które służą bezpieczeństwu powszechnemu. A jak nie służą bezpośrednio bezpieczeństwu powszechnemu, to on takie ograniczenia nazywa uciskiem. Uciskiem. To jest rzeczywiście dobre kryterium. Proszę bardzo, pan tam. Panie redaktorze, jeśli jestem w błędzie, to pan mnie wyprowadzi z błędu, jeśli mam rację, no to pan potwierdzi. Byłem na ostatnim marszu, czyli po 447. No wiadomo, o co chodziło, wszyscy wiedzą. I pewien pan nam powiedział, ten sposób, panowie, no my protestujemy, ale ta ustawa powinna działać w obydwie strony. Jeśli jestem w błędzie, proszę mnie wyprowadzić. Tego może w historii jeszcze nie zajmuję się dobrze. O co chodzi? My byli zdziwieni silnie. No, mianowicie chodzi o to, że skromienie bezspadkowe dla środowisk żydowskich, to dla Polski też powinno być, ponieważ Kazimierz Płaszki walczył po stronie Waszyngtona. Dostał od Waszyngtona ziemię, na której leżą takie potężne metropolie jak Filadelfia, Boston i tak dalej, i tak dalej. To nam też nie poddało, to no, może to będzie jedna tysięczna wartości tego. Ale jeśli pan pozwoli, przerwę. Nam to znaczy komu? Polakom. Ale nie, proszę pana, takie domienie po Kazimierzu Puławskim to mogą otrzymać ewentualnie jego sukcesorzy. Natomiast ja na przykład się nie czuję w ogóle spadkobiercą Kazimierza Puławskiego. Ale żeby on nie miał dzieci. A to, proszę pana, jest zasada jeszcze od prawa rzymskiego się wywodząca i ona jest przyjęta i w Stanach Zjednoczonych, i u nas. Moim zdaniem bardzo słuszna zasada, że jeżeli umiera jakiś człowiek, nie zostawia testamentu, ani też nie ma naturalnych spadkobierców, to spadek po nim otrzymuje, dziedziczy państwo, którego on był obywatelem. To dlaczego my do nas się czepiają? Dlatego, że proszę pana, na czym polegają naciski na Polskę? Na tym, żeby władze Rzeczypospolitej Polskiej stworzyły pozory legalności dla tych roszczeń. Czyli ta ustawa rzymska działa tylko w jedną stronę. Tak, bo wie pan, w Stanach Zjednoczonych jest też to, to może się okazać w przyszłości, bo teraz jeszcze nie, ale w przyszłości może się okazać kłopotliwe również dla
z rządu Stanów Zjednoczonych, z jakiej opozycji? Pan proszę usiąść. To ja mam prawo jeszcze, będę miał drugi. Dobrze, to pan zapyta. Stoi, tak, proszę bardzo. Więc jest taki precedens Black Hills. Chodzi o to, że w okresie wojny secesyjnej kilka plemion indiańskich z tak zwanej grupy Lakota wznieciło powstanie na terenie tam stanu Montana i sąsiednich. I rząd nie miał głowy, bo wojna secesyjna trwała, nie miał głowy, żeby tam tych Indian tłumić to powstanie. W związku z tym podpisał z tymi Indianami traktat Fort Laramie, na podstawie którego Indianom przekazane zostało terytorium, mniej więcej 5% obecnego terytorium Stanów Zjednoczonych, takie no na wieczne czasy, dopóki woda będzie płynęła, dopóki trawa będzie rosła i no tak to zostało kwieciście opisane w tym traktacie. No i dobrze było, ale potem gruchnęła wieść, że na tych terenach jest złoto. W związku z tym ruszyła na tych Indian ekspedycja generała Custera. Jak państwo oglądaliście film Mały Wielki Człowiek z Dustinem, no właśnie o tym jest. I generał Custer trochę lekkomyślnie dowodził swoim, to taka kawalerijska ekspedycja była, dowodził tymi kawalerzystami trochę lekkomyślnie, a ci Indianie jeszcze byli bardzo silni. W związku z tym pod Little Bighorn rozbili, no zmasakrowali, po prostu zlikwidowali ten cały korpus kawaleryjski. Wybili do nogi, łącznie z generałem Custerem. No to jak się tak, to rząd wysłał następną ekspedycję, która już miała armaty i karabiny maszynowe i ona już sobie poradziła z tymi Indianami. A o tym traktacie w Fort Laramie wszyscy zapomnieli. Gdzie tam z jakimiś wodzami będziemy tu się ceregielić? No ale to nadal to może zadziałać w pewnym momencie, tym bardziej, że wśród Indian, większość z nich, jak się mogłem przekonać, tam się pije od rana do wieczora, ale oni sobie nie piją i tam zaczynają różne polityczne sobie ambicje rzucać. Od tam zawsze się na nich znajdzie jakiś bar, ale mogą być kłopoty, mogą być kłopoty. Więc rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych jest taka sama zasada, jak i w Polsce. I niemoralne jest ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, że chcą na Polsce wymusić odejście od tej zasady, od której sami nie odchodzą. Ale proszę pana, dlatego my nie powinniśmy namawiać Amerykanów, żeby też odeszli od tej zasady. Bo my ich nie namówimy, a oni nas, a tu powiedzą tak, no to wyście nas sami namawiali, żebyśmy od tej zasady odstąpili. No to odstąpcie wy najpierw, dajcie przykład. Dlatego lepiej tutaj, wie pan, nie robić żadnych eksperymentów. To stwórz nam drugie pytanie teraz. Drugie pytanko. Proszę. Mówimy o planie zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego. Ale jak zauważyliśmy tutaj w moim środowisku, ten plan zrównoważonego rozwoju jest tylko do Wisły, a od Wisły na wschód do linii Kerzona nie ma w ogóle. Ja może podejrzewam i niektórzy z nas podejrzewamy, o co tutaj chodzi, ale dlaczego tu nie jest rozwijany żaden przemysł? Kiedy na spotkaniu z panem Karczewskim w poprzedniej kadencji Sejmu zapytałem się, jak to wygląda, a on mi mówi, że to jest wybitny rejon rolniczy. No to mówię, dlaczego niemieckie firmy działają tutaj przetwórnie, wyzyskują polskich rolników, jeśli to jest rolniczy, dlaczego wy nie postawicie dwóch potężnych zakładów przemysłowych, przetwórstwa owocowo-warzywnego i tak dalej, to po prostu urwało mu się, nie odpowiedział mi. Tak ja mówię, że dla kogo to się trzyma te tereny, żeby, chyba chodzi o wyludnienie tego terenu.
Nie wiem, natomiast wie pan, nie dalej jak wczoraj miałem taką rozmowę z panem inżynierem Tytką, który jest tam górnikiem i był dyrektorem kopalni, tam był prezesem różnych spółek. I pan Tytko twierdzi, że ziemia polska kryje ogromne bogactwa mineralne. Być może to prawda, ja się na tym nie znam, więc nie będę się z nim spierał. Tylko wyraziłem zdziwienie, że jeżeli tak, to dlaczego on nie podejmuje się eksploatowania tych bogactw? Jak wystarczy ruszyć łopatą i wydobyć bryłę złota, to dlaczego nie rusza łopatą? Kto ma to robić? I no państwo, liczenie, że państwo zacznie budować przemysł przetwórczy na przykład tutaj, no to nie zacznie. Nie zacznie, bo wie pan, zrównoważony wzrost na czym polega? Na tym, że rośnie gospodarka, równocześnie rosną podatki i rosną ceny. Bo jakby tylko gospodarka rosła, a podatki i ceny nie, no to nie byłby wzrost zrównoważony, prawda? To jasne. W związku z tym to jest tajemnica wzrostu zrównoważonego. Ale dlaczego producenci, bo pan mówi, są wyzyskiwani przez tych przetwórców niemieckich i tak dalej. Dlaczego są wyzyskiwani, jeśli są? Dlatego, że mogą być wyzyskiwani. A dlaczego mogą być wyzyskiwani? Bo ci plantatorzy, na przykład jabłek czy tam gruszek, nie mogą gdzie indziej swojej produkcji sprzedać. A dlaczego nie mogą? Kiedyś w Katowicach, jeszcze jak mnie tam dopuszczali do telewizji rządowej, to uczestniczyłem w Katowicach w takiej dyskusji na temat sklepów wielkopowierzchniowych. Uczestnicy dyskusji, znaczy ja byłem odosobniony tam, a uczestnicy dyskusji uważali, że najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest likwidacja sklepów wielkopowierzchniowych, bo one stanowią konkurencję dla tych drobniejszych handlowców. Prawda. Ale zwróciłem uwagę, że jak się zlikwiduje te sklepy wielkopowierzchniowe, to nadal będą większe i mniejsze. I te większe będą stanowić konkurencję dla tych mniejszych. No to te większe też trzeba zlikwidować, bo inaczej to nie będzie sprawiedliwe. I w ten sposób dojdziemy do łóżka polowego na chodniku. Albo nawet folii rozłożonej na chodniku. Nie o to nam podchodzi. Postawiłem pytanie, dlaczego sklepy wielkopowierzchniowe są takim konkurencyjnym zagrożeniem. Dlatego, że one są swoimi własnymi hurtownikami, omijają jedno ogniwo. I to jest ta ich przewaga. Ale, powiadam, nie trzeba nawet zmienić prawa. Bo na gruncie tego prawa, jakie jest, to polscy handlowcy, ci drobniejsi, mogą przecież utworzyć konsorcjum, to znaczy wspólne biuro zakupów, i stać się swoimi własnymi hurtownikami. Zyskać taką samą pozycję, jak sklepy wielkopowierzchniowe. Wiecie państwo, co mi odpowiedziano? Że to jest niemożliwe, bo jeden drugiego by oszukiwał. No to jak tak, to nie ma ratunku, nie ma rady. To musi nas oszukiwać kto inny. No, dla kapitalizm, w ogóle gospodarka rynkowa, wymaga pewnego minimum uczciwości. Pewnego minimum uczciwości. Ja się o tym przekonałem, jak to za komuny się jeździło na saksy. I ja pracowałem w Paryżu, w restauracji. Byłem pikolakiem, to znaczy pomocnikiem kelnera. No i tam to szefem był taki, nie właścicielem, ale szefem, bo właścicielką była Polka. Był taki biały Rosjanin. No i on któregoś dnia mówi, idź tam do takiej maison du caviar, gdzie sprzedawali kawior astrachański i tam łososie wędzone, takie rzeczy. Mówi, idź tam, przynieś tam 5 puszek kilogramowych kawioru i tam łososia i tego. A mówi, jak to idzie? A oni dadzą mi ten kawior i te łososie. A on mówi, tak, bo ja dzwoniłem, że tu przyjdzie ktoś od nas i pida. No to jak tak, to
I rzeczywiście poszedłem, mówię, że ja jestem z tej restauracji. I tu przyszedł. A tak, 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 tu zapakowali mi to i mi dali. W ogóle nikt nie chciał ode mnie żadnych dokumentów, że to jestem ja i tak dalej. Jest i to nie tylko w takich sprawach. Bo potem się zetknąłem z takim starszym panem, który był emerytowanym takim no, członkiem zarządu francuskiego Elfa, koncernu naftowego. Bogata burżuazja, taka wielka burżuazja. No i byłem świadkiem, jak on milionowe transakcje załatwia na telefon. I mówię, jak to, panie Markizie, no pan się nie obawia, że tu może pan zostać wyprowadzony w pole. A ten mówi, no jest ryzyko, ale nieduże, bo ten mój kontrahent tylko raz mógłby to zrobić. Tylko raz mógłby to zrobić. I nie robi tego, bo on też to wie. No po co mu, kiedy on się chce utrzymać na rynku? Robić interesy? Nie raz, tylko normalnie. Więc to jest, dopóki u nas się ta mentalność nie zmieni, to nie łudźmy się, inni będą to wykorzystywali. Inni będą to wykorzystywali, ale nie dlatego, że są źli, tylko dlatego, że my się nie potrafimy zdobyć na pewne minimum współdziałania. Proszę bardzo. Przed wymianami, panie redaktorze, czy Niemcy powinni nam zapłacić za szkody wyrządzone po II wojnie światowej, czy w trakcie II wojny światowej, które nam zrobili? I dlaczego w tej chwili, czy pan ma wiedzę taką, dlaczego w tej chwili o tym się nic nie mówi? Bo pan dlatego, że tak, drugie pytanie. Tak, ale to może no, najpierw odpowiem. Ale to takie krótkie. Tak. Czy coś optymistycznego pan dzisiaj nam mówi? Cały czas mówię optymistyczne rzeczy. Proszę pana, nie żyjemy w próżni prawno-traktatowej. I sprawa reparacji wojennych z Niemcami jest załatwiona. Przypomnę, jak została załatwiona i dlaczego rząd polski nie występuje wobec rządu niemieckiego z żadnymi oficjalnymi roszczeniami. W 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane. Hitler się zastrzelił, a rządu generała tego, admirała Dönitza, nikt nie uznawał. W związku z tym Niemcy, terytorium niemieckie zostało podzielone na strefy okupacyjne, a tymi strefami okupacyjnymi zarządzała, decyzję podejmowała konferencja w Poczdamie. Z udziałem Stalina, Etli, Trumana, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja. I sprawa reparacji wojennych została przez konferencję w Poczdamie rozstrzygnięta. Polska otrzymała reparacje wojenne z sowieckiej strefy okupacyjnej. Ale Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. Natomiast zażądali w zamian darmowego wybierania węgla górnośląskiego. No i tak po bratersku Polska właściwie nic z tego nie miała, z tych reparacji. Wszystko szło do Rosji, natomiast ten węgiel też. To było naprawdę. I dopóki Stalin żył, to nikt nie ośmielił się tego podważyć. Ale w marcu 1953 roku Stalin umarł. No to ten rząd polski, jaki wtedy był, powiedział tak, sowieciarzom, no to my już nie chcemy tych reparacji, zrzekamy się tych reparacji, w których i tak nic nie było. Ale wy przestańcie wybierać węgiel górnośląski. I Rosjanie się na to zgodzili, z tym, że przestali to robić dopiero w 1956 roku. I stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie jest następujące. Niemcy zrealizowały wszystkie reparacje, jakie nakazała im zrealizować konferencja w Poznaniu. A jakie były rozliczenia między Polską i Sowietami, to nas to nie obchodzi.
I dlatego, kiedy nawet widziałem konferencję prasową pana ministra Jacka Czaputowicza w Berlinie, obok niego stał ówczesny minister spraw zagranicznych, obecny prezydent Walter Steinmeier. I Jacek Czaputowicz oświadczył expressis verbis, cytuję, w stosunkach polsko-niemieckich problem reparacji nie istnieje. Kropka. Nie istnieje, to nie ma o czym mówić. No, tak? Proszę bardzo, tam pan z tyłu. Co pan profesor myśli o polityce obecnej prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki? Proszę pana, no dziękuję za tę intytulację, ale ja nie jestem profesorem. Profesorem to był Władysław Bartoszewski. Ja jestem prostym magistrem. Myślę, że prezydent Łukaszenka już nie od dawna próbuje lawirować między Scyllą i Charybdą. Rosja chciałaby połknąć Białoruś, a prezydent Łukaszenka wywija się i tam jakoś na razie się nie daje połykać. To jest bardzo ciekawe i to obnaża taką głupotę naszej propagandy w tej sprawie. Dlatego, że przez całe lata Polska nie znalazła żadnego życzliwego słowa dla Łukaszenki. Przeciwnie, utworzono telewizję Bielsat, która nic nie robiła, tylko propagowała wszystkie takie możliwe wystąpienia antyłukaszenkowskie. I nagle się okazało, że Łukaszenka jest jedynym gwarantem tego, że Putin się nie zbliżył od 1000 kilometrów do Polski. No to tak się to kończy. Bardzo krytycznie oceniam politykę nie tylko tego rządu, ale wszystkich poprzednich rządów, przecież wobec Białorusi. Kogo sobie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych upodobało? Takiego z Janona Paźniaka. On rzeczywiście był przeciwnikiem Łukaszenki, ale był Polakożercą straszliwym. I polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych go futrowało pieniędzmi. Aż wreszcie wyjechał do Ameryki i tam przestał się w ogóle Białorusią zajmować. No to raz, a drugie jeszcze gorsze, bo tam nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało agenturę na Białorusi. Państwa tak robią. No i tam oczywiście żaden agent nie będzie za darmo pracował, więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych go ich tam opłacało. I za ministra Sikorskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do Białoruskiego Urzędu Skarbowego wszystkie te wypłaty. Po prostu jak o tym słyszałem, to myślałem, że to jakiś dowcip, a tu nie, to tak było. Więc daleko z tym nie zajedziemy. Proszę bardzo. Proszę pana. Chciałem jeszcze poruszyć kwestię właśnie tego wyroku. Pan Sagiewo, pan mówił, że nie zna treści, ja sprawdziłem treść. To już był wyrok drugiej instancji. W pierwszej instancji zasądzono Hansowi G 50 tysięcy na rzecz Muzeum Stutthof. Natomiast teraz w drugiej instancji poszedł pozew zwrotny od Hansa G o naruszenie dóbr osobistych i wobec czego nie dość, że Hansowi G zmniejszono z 50 do 10 tysięcy wyrok grzywny za, no nie wiem, tam nawet nie było artykułu podanego. Nie wiem, zresztą nie uzasadnienie, tylko artykuł prasowy. Ale pani musi zapłacić również 10 tysięcy na Owsiaka i 5 tysięcy kosztów sądowych. Czyli łącznie zapłaci więcej niż ten człowiek tylko dlatego, że go nagrała. Proszę pana, sądy są niezawisłe, więc nigdy nie można przewidzieć, co im strzeli do głowy. Ja już mam osobiste doświadczenia z nimi, także nie mam żadnych złudzeń co do tego. Dobrze, jak jeszcze pół biedy, jak robią takie rzeczy bezinteresownie, ale to chyba nieprawda. No to przynajmniej tyle dobrze, że niczym Roland Freisler tam nie,
bo jakby Roland Freisler, to on by im tam ruski miesiąc, bo właśnie nie ruski, tylko niemiecki. No, ale to, no tak. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję. I zainteresowanych książkami, to bardzo proszę tutaj do stołu i podpiszę dedykację jako człowiek zainteresowany. Dziękuję bardzo.